Raz.
Ja nie. Proszę Państwa, bo nie wszyscy się jeszcze chyba zalogowali. Bo... Jeszcze jedna osoba. A nie ma. Jednej osoby. Dzień dobry Państwu. Otwieram 66. sesję Rady Miasta i Gminy Pleszew dnia 27. Witam wszystkich radnych, Państwa burmistrzów, Panią burmistrz, Panów burmistrzów i Panią burmistrz. Witam przybyłych gości, pracowników Urzędu Miasta i Gminy i serdecznie witam młodzież, która dzisiaj przyszła posłuchać, tym bardziej, że tematyka ważna, a po drugie niech się uczą, jak należy kształtować swoją świadomość społeczną i polityczną. Przystępujemy do stwierdzenia kworum. Dwudziestu radnych, jeden radny nieobecny. Rada jest władna obradować i podejmować uchwały. Dziękuję bardzo. Przedstawienie porządku obrad. Każdy z Państwa porządek obrad otrzymał. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad, Panie Burmistrzu, oprócz autopoprawek? Myślę, że poprawki jako tako nie ma, natomiast chciałbym tylko wspomnieć, że w wolnych głosach i wnioskach byśmy poruszyli na pewno byśmy poruszyli trzy tematy. Pierwsze to budowa wielofunkcyjnego centrum rozwoju. Druga sprawa wpłynął wniosek na budowę dwóch biogazowni oraz jeden wniosek na wieżę telefonii komórkowej, tak żeby radni mieli wiedzę w zakresie, którym jest procedowana w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Za 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przyjęcia protokołów i tutaj sesji 62, 63, 64, 65 Rady Miasta i Gminy. Czy są jakieś uwagi do tych protokołów? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uwaga. Ale do głosowania tutaj. Nie, porządek obrad już przegłosowaliśmy, kolego. Teraz protokoły głosujemy. Przepraszam bardzo. Przepraszam, jeszcze dwie osoby. Pan Karol i pani Dorota. Protokoły z poszczególnych tych czterech wymienionych sesji zostały przyjęte. Dziękuję bardzo. Za 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. I teraz mamy informacje pana burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. I tutaj czy są jakieś pytania do tych informacji pana burmistrza? Nie widzę. Zaraz, już otwieram dyskusję. Dobrze, czyli pan Błażej Kaczmarek. Pani przewodnicząca, szanowni goście, państwo burmistrzowie, szanowni radni, mam pytanie do zarządzenia numer 52. Chodzi o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Bo to dopiero co podejmowaliśmy, czy tam są jakieś zmiany, czy rozszerzyły się, nie wiem, ilość studiów podyplomowych i innych form kształcenia, czy z czego to wynika? Dobrze, i teraz zaraz może pan Grzegorz Jenerowicz.
Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, spora część zarządzeń dotyczy kwestii konkursów na dyrektorów szkoły. Widzę, że zostały już rozstrzygnięte. Pani Anna Śledzianowska, Pani Elwira Łucka, Pani Dorota Bystrzycka, Pani Anna Korniluk i Pani Elżbieta Bijaczek-Knapę. Myślę, że nie tylko ze swojej strony chciałbym Panią bardzo pogratulować wygranych konkursów, objęcia funkcji i tego, że wykazały się tak wielką odwagę, że startowały na stanowisko dyrektorów. Gratulacje dla Pań, bo chyba większość jest dzisiaj na sali. I jeszcze dotyczące zarządzenia numer 56, to jest chyba punkt 30. Pani burmistrz została powołana na funkcję przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Takie pytanie trochę na przyszłość. Pani burmistrz będzie dążyła do ograniczania dostępności alkoholu na terenie miasta i gminy, czy raczej jest Pani zwolennikiem innych rozwiązań? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu Pani burmistrz Izabeli Świątek. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, drodzy goście. Odpowiadając na dwa pytania, które tutaj padły, chciałabym zacząć od ostatniego. Jeśli chodzi o Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest to organ, który jest niezwykle ważny w funkcjonowaniu, bieżącym funkcjonowaniu miasta i gminy. Tym bardziej, że po badaniach, które przeprowadzaliśmy w latach 2015, 19 i 23, wiemy, że mamy problem szczególnie z zagrożeniem uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. Nieistotna jest moim zdaniem moje prywatne zdanie na ten temat, natomiast i służbowo, i z przekonania uważam, że jesteśmy zobowiązani jako radni, a my jako organ wykonawczy do tego, żeby przestrzegać ustawy o wychowaniu w trzeźwości. A w związku z tym, że zapisy w niej są jasne, owszem, chciałabym, zresztą tak jak wszyscy tutaj siedzimy, dążyć do tego, żeby w dowolny możliwy sposób, zgodny z prawem, dążyć do tego, żeby ograniczyć dostępność, ale w jakiej formie, na jakich zasadach, w jakim czasie, to jest kwestia Komisji Spraw Społecznych i całej Rady. Odpowiadając na pytanie pana radnego Błażeja Kaczmarka, odpowiadam wprost. Kwoty, jeśli chodzi o doskonalenie zawodowe nauczycieli, nie zmieniają się. Zmienia się tylko to, co wewnątrz dyrektorzy planują w swoich jednostkach. W związku z tym, że mamy obowiązek publikować te informacje, to każda zmiana, czyli zmiana wewnątrz jednostki, z doskonalenia typu, na przykład studia podyplomowe na szkolenie rady pedagogicznej, musi być umieszczone w zarządzeniu. To są tego typu zmiany. Na wniosek dyrektora w tej samej puli, na wniosek dyrektora szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja wracając do tego głosu pana radnego Jenerowicza. My już tu dyskutowaliśmy o tym, że my tak za bardzo wpływu na te, które są tak bardzo dostępne, bardzo, bardzo dostępne, bo 24 godziny to jest najwięcej ich na stacji paliw. No tam wpływu nie mamy, żeby ograniczać możliwości. I gdyby tutaj, naszą rolą jest no też walka o świadomość społeczeństwa, świadomość wyboru, by wybierać to lepsze, nie wybierać tego gorszego. Ale musi nam w tym pomóc państwo. Jeżeli nam nie pomoże państwo, to my oddolnie no możemy się, delikatnie mówiąc, zaharować i niewiele osiągniemy. Także taka moja uwaga. Była to o tym szeroko dyskusja, jak omawialiśmy w ogóle regulamin pracy tej komisji. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Przepraszam. Nie zauważyłam. Przepraszam. Jeszcze raz Błażej ad vocem, tak? Tak, ja tylko do słów pani burmistrz i pani przewodniczącej. No już dyskutowaliśmy nad tym tematem i tak jak pani przewodnicząca powiedziała, przede wszystkim odpowiedzialność za to powinno wziąć państwo na siebie, a nie rzucać to na samorządy. I co z tego, to już też mówiłem, że my ograniczymy dostępność do alkoholu, zakażemy sprzedać alkohol do 22, czy od 6 do 22, jak około gminy, nie wiem, Gizałki, Czermichocz będą miały pozwolenie na... Zawsze po alkohol można dojechać, więc to musi być kompleksowe rozwiązanie, a nie rozwiązanie tylko naszej gminy. Dziękuję bardzo. Nasze wysiłki tutaj mogą być minimalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli informacje pana burmistrza zostały przyjęte. Teraz przystępujemy do punktu 5. System edukacji publicznej i niepublicznej w mieście i gminie Pleszew. I tutaj proszę pana burmistrza Arkadiusza Ptaka. Ja tylko tytułem wstępu, bo w całości temat dość chyba szczegółowo, nie dość, szczegółowo powie o nim pani burmistrz Świątek. Proszę Państwa, my 4 lata temu, wy jako radni, my jako organ wykonawczy podjęliśmy, czy przyjęliśmy, może nieformalnie, ale był konsensus w tej Radzie w
co do pewnych kierunków działania. To była właśnie edukacja, to było mieszkalnictwo, to była mobilność miejska, no i ostatnie dofinansowanie do szpitala świadczy o tym, że ta służba zdrowia na mnie pozostaje obojętna. Ostatnia konferencja, którą mieliśmy zaszczyt organizować w Leszewie, pokazała, że kierunek jest bardzo dobry, myślę, że właściwy. I ta dzisiejsza prezentacja jest niejako podsumowaniem tego, co udało się w ostatnich 4 latach w edukacji zrobić. Nie będziemy narzekać, bo myślę, że o tym, jak jest niedofinansowana oświata, jakie obszary należy jeszcze bardziej dofinansować, to wielokrotnie one się pojawiają na sesjach, czy to przy okazji budżetu, czy też przy innych sprawach. Tutaj chcemy pokazać właśnie te osiągnięcia. I to nie będzie propaganda sukcesu, ale faktycznie to, co dzięki środkom z budżetu miasta, pozyskanym zewnętrznym środkom, to, co się udało zrobić i to, co jest na ukończeniu. Tak więc prośba tylko o uzbrojenie się w cierpliwość, bo prezentacja jest dosyć długa. Natomiast no, mam nadzieję, że tutaj pani burmistrz, z uwagi na to, że jednak jest nauczycielką, w 45 minutach się wmieści. W kuluarach powiedziała, że godzina 45, więc ja nie wiem, uzbroił się. Dziękuję bardzo, udzielam głosu pani burmistrz. Dziękuję bardzo. Nie, poradzę sobie. Szanowni Państwo, żeby ułatwić nam pracę, a Państwu... A może głośniej, bo tu albo światło, no coś... Spróbuję... Chyba ten będzie lepiej. Szanowni Państwo, żeby ułatwić odbiór i żeby nie umknęło nic Państwa uwadze, na tabletach macie Państwo w porządku sesyjnym załączony link do tej prezentacji, żeby móc zobaczyć szczegóły z bliska, przyjrzeć się tym ilustracjom czy tym slajdom, które będą dla Państwa szczególnie istotne. A dlaczego taka skomplikowana, dlaczego taka długa ta prezentacja i dlaczego nie do końca jestem pewna, czy uda mi się zmieścić w tych 45 minutach i nie zająć przerwy? Powiem wprost, temat systemu edukacji, edukacji w ogóle jest niezwykle ważnym tematem z uwagi na to, że w celu wyrównywania szans edukacyjnych, ale też społecznych małych miejscowości w zasadzie jedynym, jak nie najważniejszym narzędziem jest właśnie edukacja. Bez inwestycji w edukację i w człowieka nie mamy szansy wyjść z naszych suburbiów. Wracamy do prezentacji. Proponuję zacząć od slajdu drugiego. System. System, na który często narzekamy. Mówimy o zmianach systemowych, mówimy o systemie, z którym się nic nie da. Natomiast jest to system, który w ostatnich latach pokazał, że jest wyjątkowo elastyczny. Ostatnia zmiana nastąpiła w 2016 roku, kiedy to powstały zmiany, które funkcjonują do dzisiaj. Zniknęły gimnazja, pojawiły się szkoły branżowe, szkoła podstawowa wróciła do stanu 1.8. Ale to nie jedyna zmiana. Od roku 2021 istnieje jeden wspólny system, który wcześniej składał się z dwóch drobniejszych. Był system oświaty i był system szkolnictwa wyższego. W tej chwili mówimy o systemie edukacji, który zajmuje się łącznie kształceniem, wychowaniem i opieką. Nadzór nad tym systemem ma Ministerstwo Edukacji i Nauki. Proszę też pamiętać o tym, że żłobki, klubiki dziecięce nie są w systemie edukacji. Są one pod nadzorem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jeśli chodzi o schemat poziomy, który ukształtował się po roku 2019, bo reforma reformą, ale pierwsze roczniki szkoły podstawowej 1.8 już bez gimnazjum pojawiły się w roku 2019, we wrześniu 2019 roku. Schemat poziomy pokazuje wprost, za co jesteśmy odpowiedzialni jako gmina. Na samym dole widzicie Państwo zadanie typu opieka nad dziećmi młodszymi, to są żłobki i klubiki dziecięce, natomiast kolejne etapy to pierwszy i drugi etap edukacyjny, przedszkola z obowiązkiem przedszkolnym, czyli szkolnym w zerówce i szkoły podstawowe, gdzie mamy dwa etapy edukacyjne, mówię tutaj o nauczaniu wczesnoszkolnym, edukacji wczesnoszkolnej 1-3 i drugi etap edukacyjny to klasy 4-8. Za trzeci etap edukacyjny odpowiada powiat. O szkołach wyższych nie wspomnę, podlegają bezpośrednio ministerstwu. Jeśli chodzi o obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, prawa nadrzędnego, ale też obowiązków gminy, mówimy o dwóch obowiązkach szczególnie ważnych. One są i prawem, i obowiązkiem, który
które wynikają z 70 artykułu Konstytucji, a mianowicie mówimy o obowiązku szkolnym i o obowiązku nauki. Czym one się różnią? Obowiązek szkolny to obowiązek dziecka 7-letniego, które powinno znaleźć się w szkole podstawowej. Trwa ten obowiązek aż do ukończenia 8 klasy. Natomiast może zdarzyć się, że rodzic w porozumieniu z poradnią na swój wniosek składany do dyrektora może posłać dziecko nawet 6-letnie do szkoły albo w porozumieniu z poradnią odroczyć obowiązek szkolny na później. Jeśli chodzi o obowiązek nauki, to z kolei kolejny obowiązek, który mówi wprost o obowiązku kształcenia do 18 roku życia, czyli ten obowiązek, który dzisiaj nasi goście jeszcze pewnie spełniają. Jeśli chodzi o obowiązki gminy, to głównym obowiązkiem gminy jest na pewno nadzór nad spełnianiem tych obowiązków w różnych sposób. W szkołach podstawowych jest to proste. Każdy dyrektor obwodowy wie, jakie ma dzieci w swojej lokalizacji, których dzieci musi szukać, jeżeli nie widzi ich w naborze czy w rekrutacji do klasy pierwszej i ustalić, gdzie te dzieci się podziewają, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązek kształcenia, obowiązek nauki, czyli to, co wykracza poza 8 klasę, to również obowiązek gminy poprzez szkoły. Ten obowiązek to inaczej śledzenie losów absolwentów. Musimy wiedzieć, że nasze dzieci, nasi absolwenci podjęli naukę w szkołach ponadpodstawowych, bo jest to kluczowe do wypełnienia tego obowiązku. Co się dzieje, kiedy ktoś nie spełnia obowiązku szkolnego, czyli na tym poziomie przede wszystkim klas 1-8. Dyrektor, kiedy widzi, że dany uczeń nie pojawia się w szkole, jego nieobecności są nieusprawiedliwione, w ponad 50% występuje o ukaranie rodzica za niewypełnianie obowiązku szkolnego wobec swojego dziecka. Kary mogą sięgać nawet 10 000 zł i myślę, że to warto o tym mówić. Takich kar można nałożyć nawet 5. Oczywiście nie dzieje się to na co dzień. Staramy się dyscyplinować rodziców, najpierw przypominać, upominać. Kary są ostatecznością. Jeszcze takich kar wysokich nie stosowaliśmy, natomiast jest taka możliwość. Gmina również ma obowiązek umożliwiać organom innym niż samorządowe, czyli jednostkom fizycznym, osobom fizycznym, przedsiębiorcom mówiąc wprost, stowarzyszeniom, różnym instytucjom niepublicznym prowadzenia ośrodków, instytucji, jednostek, które są związane z kształceniem, dydaktyką w ogóle, ale też opieką i wychowaniem. No i co najważniejsze, ma obowiązek prowadzić bezpłatnie, to podkreślam, formy opieki, wychowania i kształcenia, o których już mówiłam, czyli żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły. Może również współpracować w tym zakresie z jednostkami niepublicznymi, z osobami prawnymi bądź stowarzyszeniami. Jakie organy prowadzące, nadzorujące, dotujące funkcjonują na terenie naszej gminy? Oczywiście gmina, która odpowiada za te instytucje, o których już mówiłam, powiat, który odpowiada za szkoły ponadpodstawowe i szkołę podstawową specjalną. Mamy również jednostkę, która wprost podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówię tutaj o szkole muzycznej. Mamy jednostkę w Marszewie, czyli Zespół Centrum Kształcenia Rolniczego, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No i jednostkę Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, który prowadzi szkołę podstawową dla klas 7-8 i prowadzi również szkołę branżową. Szkoły branżowe też pojawiły się po ostatniej reformie edukacji. Te jednostki podlegają Komendzie Głównej OHP. Jeśli chodzi o zasoby, z czego można korzystać, jaki wybór mają nasi mieszkańcy, uważam, że jest bardzo szeroki. Dysponujemy na naszym terenie 4 żłobkami niepublicznymi. Mamy przedszkola w 22 różnych lokalizacjach, w tym jedno integracyjne. Mamy szkoły podstawowe ogólnodostępne, jest ich 8, ale również szkoła muzyczna, szkoła specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy, to jest ta szkoła, o której wspomniałam w zasięgu działania OHP. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, technika, licea ogólnokształcące, szkoła branżowa będąca wcześniej szkołą zawodową, branżową, szkołę specjalną, no i szkoła policjalna. Zasoby są bardzo bogate. Opieka nad dziećmi do 3 roku życia to jest to zadanie w pierwszej kolejności, za które odpowiadamy. W naszej sytuacji mamy, czy na naszym terenie mamy 4 intensywnie i świetnie działające żłobki.
dla ułatwienia postrzegania tego, co na tych slajdach się znajduje, pozwoliłam sobie zaznaczyć kolorami te instytucje, które są miejskie, czyli prowadzone przez samorząd na niebiesko, te, które są niepubliczne na zielono. I tutaj widzicie Państwo, że samorząd gminny nie prowadzi żadnego żłobka, natomiast świetnie ten obowiązek wypełniają jednostki niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne. Cieszymy się niezwykle, że jest zainteresowanie tego typu działalnością, ponieważ oprócz tego, że uzupełnia ofertę gminy, to jeszcze daje możliwość miejsc pracy, ale też zarobkowania na takiej dziedzinie. Oś czasu pokazuje Państwu, jak rozwijały się sieci żłobkowe. Zaczęliśmy, historię notujemy od 2012 roku. Żłobków w roku 2019 do 2020 było aż 6. W tej chwili od 3 lat jesteśmy na poziomie 4 instytucji, 4 miejsc, w których łącznie mamy 93 miejsca. Jest to rynek bardzo elastyczny, wprost odpowiadający na potrzeby rynku, na potrzeby mieszkańców. W tej chwili są już starania o uruchomienie 2 następnych miejsc żłobkowych, także, tak jak mówię, rynek jest elastyczny i bardzo wyczulony na potrzeby lokalne. W międzyczasie, w latach 2016-2018 pojawił się na naszym terenie klubik dziecięcy, natomiast stracił rację bytu w momencie, kiedy okazało się, że rodzicom bardzo zależy na tym, żeby dzieci pod opieką, te młodsze dzieci, były jednak dłużej niż 5 godzin, bo w pierwszych etapach funkcjonowania klubików dziecięcych różnica między klubikiem a żłobkiem polegała na tym, że w klubiku dziecko nie mogło być dłużej niż 5 godzin, a w żłobku do 10 godzin. Różnica między klubikiem a żłobkiem polega także na tym, że do żłobka można przyjąć już dziecko po 20 tygodniu życia, natomiast do klubiku dopiero od ukończenia pierwszego roku życia. Liczby dzieci, które w tej chwili znajdują się, korzystają z usług żłobków, znajdują się w tabeli, tak jak już mówiłam, wykorzystują potencjał i zaspokajają te potrzeby, które aktualnie są. Jeśli chodzi o dotowanie, dotacja, którą przyznajemy jako gmina na żłobki niepubliczne, to jest dotacja w wysokości 400 zł. Państwo wiecie, bo to jest dotacja, którą ustaliliśmy uchwałą Rady Miejskiej. Ona od kilku lat jest taka sama. Natomiast dla porównania pozwoliłam sobie tutaj włączyć różne samorządy i pokazać Państwu, jak te dotacje wyglądają gdzie indziej. Chocz na poziomie takim samym jak Pleszew, ale Jarocin 350 zł, Kalisz nieco więcej, bo 500, ale mamy samorządy typu Rawicz 200 zł, Turek 250. Chciałam Państwu pokazać, że ta kwota, którą przekazujemy, jest przyzwoita, tym bardziej, że rodzice mają możliwość korzystania z rządowych programów w celu uzupełnienia tych potrzeb finansowych. A mianowicie każdy rodzic, który ma dziecko w żłobku niepublicznym, otrzymuje, oczywiście nie bezpośrednio, tylko na konto żłobka, otrzymuje 400 zł, która jest wartością, częścią wartości opłaty żłobkowej, ale rodzic, który ma jedno dziecko, może skorzystać z programu, który nazywa się dofinansowanie pobytu w żłobku. To jest wartość 400 zł przelewana bezpośrednio na żłobek, czyli już jest łącznie 800 zł, których nie wyciąga z własnej kieszeni. Albo jeżeli to jest drugie lub trzecie dziecko w tej rodzinie, to może skorzystać z kapitału, rodzinnego kapitału opiekuńczego, to jest to 12 tysięcy, które może wykorzystać do trzeciego roku życia dziecka, pobierając albo 500, albo 1000 zł w zależności od własnej decyzji w celu opłacenia żłobka, niani albo własnej samodzielnej opieki. Czyli mówiąc wprost, z tym systemem, z tym wsparciem, każdy rodzic, który kieruje dziecko do żłobka, może być wspomożony przez ten system nasz funkcjonujący o 800 lub 900 zł. Jeśli chodzi o czas pobytu i kwoty, które są ponoszone w żłobkach miejscowych, to są środki od 900 zł do 1200. Mówię tutaj o kwotach, które funkcjonowały jeszcze w styczniu tego roku. Czyli rodzic dokłada około 200-300 zł do tych kwot, które administracja samorządowa i rządowa gwarantuje. Jak finansowaliśmy żłobki niepubliczne? Nie chodzi mi o to, żebyśmy przeliczali dzieci na pieniądze. Chciałabym tylko, żebyśmy pokazali, jakie kwoty lądują w samorządzie, ale lądują u osób w tym momencie, bo mówimy o żłobkach, lądują u osób prywatnych, które prowadzą działalność. Te 4 lokalizacje, 4 żłobki zostały wspomożone przez gminę kwotą w ostatnim roku 433 200 zł i z roku na rok to jest wartość zmienna w zależności od liczby dzieci.
ponieważ zainteresowanie żłobkami systematycznie rośnie, spodziewamy się, że te kwoty będą wyższe. Jeśli chodzi o kolejny etap, a tu już ten pierwszy etap edukacyjny i przedszkole, czyli ta część wcześniejsza, no to mówimy o opiece, wychowaniu i kształceniu. Opieka dzieci młodszych w przedszkolach, a wychowanie i kształcenie już od zerówki. Jeśli chodzi o cały system, o liczbę jednostek, które funkcjonują na naszym terenie, to tak jak już wspomniałam, mamy 22 lokalizacje, ale przedszkoli stricte jest 17. Niektóre z przedszkoli mają po prostu oddziały zamiejscowe, jak na przykład Lenartowice mają swoje oddziały w Zawidowicach, Rokutowie, Grodzisku, Kowale, w Piekarzewie i tak dalej. W związku z tym mówię o lokalizacjach, ale przedszkoli jako takich jest 17, z czego 9 prowadzonych przez samorząd oraz 8 prowadzonych przez inne jednostki niż samorządowe. Mówimy tutaj, Państwo widzicie, zaznaczone na zielono są te placówki, które są innymi organami niż samorządowe, ale na pewno zwróciliście Państwo uwagę na samo nazewnictwo. Mówimy o jednostkach publicznych i niepublicznych. Różnią się w zasadzie dwoma podstawowymi kwestiami. Jednostki publiczne są zobowiązane do tego, żeby gwarantować darmową, bezpłatną edukację, to po pierwsze, i po drugie obowiązuje ich tradycyjna, standardowa, otwarta rekrutacja do swojej jednostki. Natomiast wszystkie niepubliczne przedszkola nie muszą prowadzić rekrutacji, czyli mówiąc wprost, przyjmują kiedy chcą i kogo chcą i mogą pobierać opłaty, czyli jeszcze na swojej działalności dodatkowo zarabiać. Jeśli chodzi o historyczne umocowania, uwarunkowania przedszkoli na naszym terenie, to sięgając z roku 2015 zaczynaliśmy od 15 przedszkoli samorządowych i 5 niesamorządowych. W tej chwili jest od kilku lat stała liczba 11 samorządowych i 8 niesamorządowych, w tym jednego publicznego. Jak wyglądają miejsca? Podział w dwóch tabelach. Na podstawie roku 2023, czyli najświeższe kwestie. Widzicie Państwo, że miejsc w publicznych przedszkolach mamy 1058. To jest liczba miejsc dopuszczona przez sanepid. Natomiast liczba dzieci w przedszkolach to 988, czyli jeszcze mamy miejsca. Oczywiście najmniej tych miejsc jest w przedszkolach miejskich. I widzicie też Państwo zaznaczone na czerwono 3 wartości. Te wartości wskazują wprost na przedszkola, w których są przekroczenia. Na przykładzie przedszkola numer 1 Bajka w Pleszewie, miejsc dla dzieci mamy 125, ale tych dzieci w przedszkolu jest 130. W każdym z tych publicznych o 5 więcej. Dlaczego? Dlatego, że w związku z konfliktem na Ukrainie rozporządzenie ministra edukacji i nauki jest zgoda i przyzwolenie na to, żeby zwiększać grupy, które w 1-3 i w przedszkolu nie mogą być większe niż 25 osób, o 3 osoby więcej w przedszkolu lub 4 osoby więcej w szkole podstawowej. Stąd rozwiązanie, które tutaj Państwo widzicie i te przekroczenia, które stricte przekroczeniem nie są. Jeśli chodzi o jednostki niepubliczne, w jednostkach niepublicznych też mamy wolne miejsca. Tych miejsc jest 303, a wykorzystanych obecnie 274. Jak wygląda finansowanie? Mówiliśmy o żłobkach i o dotacji żłobkowej, a tutaj będziemy mówić o zupełnie innej formie dofinansowania tej działalności, bo mówimy tutaj o podstawowej kwocie dotacji, tak zwanym PKD. Czym jest PKD? Jest to pewna wartość jednostkowa, która wynika wprost z kosztów bieżących ponoszonych przez jednostki tego samego typu w terminach czy w czasie wcześniejszym, w poprzednich miesiącach lub roku. One wynikają często z planu albo z realnego wykonania planu. Podstawowa kwota dotacji w 100% kształtowała się różnie. Od 2011 roku była na poziomie 480 zł, tak by w roku 2023 przyjąć wartość blisko 900 zł miesięcznie na jedno dziecko. Miesięcznie na jedno dziecko. Mówimy tutaj o dotacjach, podstawowej kwocie dotacji do jednostek niepublicznych, czyli jednostki niepubliczne prowadzone inaczej, jednostki prowadzone przez inne organy niż samorządowe, otrzymują dotacje o wartości PKD. Jaka jest ta wartość realnie? Jednostki prowadzące przedszkola, ale będące organami publicznymi otrzymują 100% dotacji. Jeżeli są w formie niepublicznej, otrzymują 75% tej dotacji, podstawowej kwoty dotacji.
to jest dość skomplikowane. Natomiast ja podziwiam i gratuluję Wydziałowi Edukacji, który na bieżąco i analizuje wydatki i no, dba o to, żeby wszystkie wypłaty tych kwot następowały zgodnie z prawem i w trybie pilnym. Co ważne, dzieci pełnosprawne otrzymują pełną kwotę dotacji naliczoną przez Wydział Edukacji, natomiast dzieci niepełnosprawne otrzymują subwencję, którą otrzymujemy w metryczce subwencyjnej zgodnie ze swoją wagą niepełnosprawności. A jeśli te dzieci jeszcze są sześciolatkami i mieszkają na wsi, otrzymują jeszcze większe środki. Mówimy tutaj o dotacji w tej chwili, o podstawowej kwocie dotacji na poziomie niecałych 900 zł. Wydział już mnie uprzedzał, że przy następnym przeliczeniu prawdopodobnie ta wartość będzie około 20 zł wyższa na dziecko. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że jest to wartość przekazywana co miesiąc na jedno dziecko, natomiast my jako samorząd na nasze publiczne przedszkola otrzymujemy dotację w wysokości 1607 zł, ale na cały rok. Warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi o środki przekazywane do organów inne niż samorządowe na utrzymanie przedszkoli, na funkcjonowanie, z roku na rok one mają tendencję wzrostową. I w zeszłym roku, w 2022, na przedszkola przekazaliśmy kwotę blisko 3,5 miliona złotych. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że są to środki, są to pieniądze, które zostają w mieście i gminie Pleszew. I ostatni etap, za który wprost odpowiadamy, to opieka, wychowanie i kształcenie, ale w szkołach podstawowych. Znowu przedstawienie jednostek samorządowych i niesamorządowych. Szkół podstawowych mamy 9, z tego 3 prowadzone przez organy inne niż samorząd gminny. Jak się kształtowała liczbowo historia szkół podstawowych, widzicie Państwo od 2011 roku, gdzie nastąpił początek po 2011 szkół podstawowych niepublicznych i od roku 2017 generalnie jest konstans, jeżeli chodzi o liczbę tych jednostek. Jeśli chodzi o liczbę dzieci w publicznych i niepublicznych instytucjach, w szkołach prowadzonych przez samorząd mamy 2346 osób, w niepublicznych 171, z czego największą szkołą niesamorządową jest szkoła w Kuczkowie. Największą szkołą prowadzoną przez samorząd jest Pleszewska Trójka. Jak rozliczamy, jak płacimy, jak przekazujemy środki niepublicznym albo publicznym, ale prowadzonym przez inne organizacje niż samorząd gminny szkołą, to jest również dość skomplikowane, ale bardzo zależne od tego, co nazywamy wskaźnikiem, ale i również subwencją oświatową. Kwota jednostkowa przelicznika takiego, no mówiąc wprost, standardu, który nazywa się standardem A, to jest kwota, która zaczynała się w 2011 roku na poziomie 4717 zł w każdym miesiącu. Natomiast w tej chwili mamy wartość 6000, prawie 900 zł i jest to wartość, którą przekazujemy szkołom publicznym plus dodając wskaźnik zwiększający, który znowu zależy od kosztów ponoszonych w szkołach publicznych w czasie wcześniejszym, a szkoły niepubliczne dostają samą subwencję oświatową bez tego wskaźnika zwiększającego. Jeśli chodzi o finansowanie szkół, w zeszłym roku zamknęło się, szkół mówię o niesamorządowych, zamknęło się na poziomie ponad 2,5 miliona złotych. Łącznie do jednostek niepublicznych w zeszłym roku przekazaliśmy blisko 6,5 miliona złotych. Bardzo się cieszymy, że jednostki niepubliczne albo na prawach publicznych, ale nie prowadzone przez samorząd, mają szansę rozwijać się na naszym terenie i wspierać, budować cały system edukacyjny, który na terenie miasta i gminy Pleszew jest niezwykle ważny, bo oprócz tego, że uzupełnia naszą ofertę, to również zróżnicowanie tych jednostek powoduje, że jakość edukacji może tylko rosnąć. Co jest najważniejszego w obszarach pracy jednostek oświatowych w ogóle? To są rzeczy, obszary, na które nie mamy wpływu jako samorząd i na pewno nie mamy wpływu na strukturę szkoły, strukturę w systemie, które się zmieniają w ramach chociażby tych reform edukacyjnych. No, nie mamy wpływu niestety na podstawy programowe i myślę, że tak jak tu wszyscy siedzimy, każdy mógłby coś na ten temat powiedzieć, na programy nauczania, systemy egzaminacyjne czy na to, jakie podręczniki w szkołach
funkcjonują, ale są obszary, na które mamy wpływ bezpośrednio, za niektóre odpowiadamy, a w niektóre chętnie się angażujemy. Mówię tutaj o jednostkach już prowadzonych przez samorząd gminny. Nie mamy w tych zakresach żadnego wpływu na jednostki prowadzone przez inne organy niż samorząd gminny, dlatego od tego momentu będę mówiła tylko o naszych jednostkach. Chętnie angażujemy się w pomoc nauczycielom, głównie jeżeli chodzi o doskonalenie zawodowe, o czym powiem. Naciskamy na rozwiązania, które związane są z ekologią. Dbamy o to, żeby cały katalog, wachlarz wydarzeń, które możemy proponować na terenie gminy, były dedykowane, celowane w różne grupy, chociażby wiekowe. Dbamy o to, żeby rozwijały się odpowiednie relacje, kładziemy nacisk na pływanie i rozwój fizyczny. I dbamy o to, żeby dzieci w naszych jednostkach otrzymywały posiłki w warunkach godnych, a zobaczycie Państwo, że warunki godne w wykonaniu miasta i gminy Pleszew to jednak jest mało, bo warunki są doskonałe. Uczniowie w jednostkach samorządowych. Bardzo ważny temat, bo stałość, ciągłość funkcjonowania jednostek, ale też rozwoju miasta to dzieci w szkołach, dzieci w przedszkolach, dzieci w ogóle. Na przestrzeni lat 2018 do bieżącego roku szkolnego, 2022 na 2023, widzicie Państwo trzy ciągłe. Ta górna to jest ciągła, która wskazuje łączną liczbę dzieci w szkołach i przedszkolach. Poniżej mamy tylko dzieci w szkołach i najniżej to jest wartość, która pokazuje, jak zmienia się liczba dzieci w przedszkolach. I tak jak niespecjalnie niepokoi różnica z roku na rok w przedszkolach, bo ona nie jest spektakularna, tak niepokoi w szkołach podstawowych i niepokoi łącznie. Dlaczego te ostatnie wartości w roku 2022-2023 rozjeżdżając się, mówiąc wprost, na końcówkach? Dlatego, że linia, która prowadzi w dół, pokazuje wartość liczbową, czyli liczbę dzieci w jednostkach bez dzieci z Ukrainy. A wartość ta wyższa to jest liczba dzieci z dziećmi z Ukrainy. To pokazuje, jak bardzo każde dziecko w naszych jednostkach jest ważne i potrzebne. A dodam również dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, że na dzieci z Ukrainy również otrzymujemy środki na utrzymanie. Dzieci z innych gmin również bardzo nam pomagają. Bardzo się cieszymy, że jakość edukacji w Pleszewie jest konkurencyjna do gmin ościennych. I pokazujemy na tym slajdzie, który Państwo macie przed sobą, jak bardzo drenujemy przede wszystkim trzy gminy ościenne. Najwięcej dzieci z gminy Gołchów, Czermin i Dobrzyca wybiera Pleszew do edukacji. Jeśli chodzi o czynnik odwrotny, to tylko jedno dziecko z Pleszewa wybrało edukację w Czerminie, a 24 osoby z Czermina w Pleszewie. Z Gołuchowa 29 osób znajduje się w Pleszewie w naszych jednostkach, a tylko 4 osoby wybrały Gołuchów. Jeśli chodzi o Dobrzycę, 16 osób z Dobrzycy u nas w naszych jednostkach, a tylko jedna w drodze odwrotnej w Dobrzycy. Różnica jest spektakularna i bardzo ważna. Jest tutaj tylko pokazana wartość przedszkolna, natomiast podobne wartości mamy w szkołach. 84 osoby pozyskujemy z gmin ościennych, a 19 dzieci wyjeżdża z Pleszewa. Wskaźnik jest bardzo dodatni. Jeśli chodzi o potrzeby specjalne edukacyjne, to owszem, oprócz tego, że mamy problem z liczbą dzieci, ten kłopot jest ogólnopolski, żeby nie powiedzieć, że i europejski, i światowy, problem depopulacji dotyka wszystkich, problem z demografią jest bardzo głośny, o nim się mówi coraz odważniej, coraz głośniej. Natomiast warto też wspomnieć o tym, że musimy szczególnie o te nasze dzieci dbać, bo to już nie są dzieci, które były odporne na kryzysy, tylko to są dzieci, które parę kryzysów już przeżyło. Zwróćcie Państwo uwagę na wartości, które pokazałam tutaj w linii. To są wartości dzieci, liczby dzieci, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli dzieci z problemem, które zostały zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci, o których się orzeka, że ten problem jest, nie opiniuje, nie snuje domyśleń, nie planuje. Tutaj mówimy o orzeczeniu, czyli o poważnym kalibrze. W tym roku mamy 52 osoby, które mają określoną niepełnosprawność. Najwięcej dzieci
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. To jest 15 dzieci, w tym dwoje w przedszkolu. No i autyzm oraz dzieci z zespołem Aspergera. 14 dzieci, w tym czwórka w przedszkolu. Musimy umieć z tymi dziećmi pracować, tym bardziej, że muszą móc na nas liczyć, na nas dorosłych. Skala podniosła się i skala problemu podniosła się, zwróćcie Państwo uwagę, po pandemii, czyli po roku 2020 linia jest tylko wzrostowa. Nie mam informacji podobnych, jeżeli chodzi o opinię, czyli o tą drugą wartość, o te drugie dokumenty wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jest to zupełnie inna grupa dokumentów. Po badaniu w poradni często do szkoły rodzic przynosi rozpoznanie jakiegoś problemu, ale trudno tu mówić o ilości opinii, ponieważ często w opinii zaleca się kilka działań, kilka czynności, kilka różnych zajęć. W związku z tym pozwoliłam sobie Państwu tylko przedstawić, że na podstawie tych opinii, które w tej chwili są ważne, czyli mają moc w tym roku szkolnym, w każdym tygodniu w naszych szkołach, mówię o szkołach samorządowych, odbywa się ponad 800 godzin zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To jest bardzo duża grupa zajęć. Ponieważ jest to niezwykle ważne, co już podkreśliłam, oprócz pieniędzy, oprócz środków, o których dzisiaj wspominaliśmy już podczas zarządzeń, omawiania zarządzeń, no pozyskujemy środki z zewnątrz, żeby to doskonalenie zawodowe nauczycieli mogło przebiegać jeszcze intensywniej. W pierwszych wierszach z podziałem na lata widzicie Państwo wartości na doskonalenie, które są zróżnicowane w ostatnim roku, który minął. Ta wartość jest na poziomie ponad 160 tysięcy złotych, ale od 3 lat współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy. Tutaj dziękuję Pani Dyrektor za świetną współpracę, bo tutaj są wymierne efekty. A w roku 2022 dołożyliśmy praktycznie do budżetu doskonalenia zawodowego ponad 30% tego, co było zaplanowane. To są spore kwoty i duża pomoc. Jeśli chodzi o problem i o zdiagnozowanie problemu, no widzimy go szybko. Jako organ prowadzący już w roku 2020, w momencie, kiedy dzieci wróciły ze zdalnego nauczania, przekierowaliśmy wszelkie możliwe środki i siły, by pomóc dzieciom miękko wrócić do szkoły. Miękko, czyli bez problemu, ze wsparciem, które miało w szkole oczekiwać. Wszystkie szkoły zdały egzamin na celujący z plusem. W krótkim czasie przekierowaliśmy praktycznie wszystkie możliwości na pełną uwagę na ucznia, na wyrównywanie jego braków, na nadrabianie zaległości, mówiąc wprost, ale również na spotkania w mniejszych grupach, indywidualnie, w całych klasach, to dyrektorzy i nauczyciele decydowali, na co konkretne godziny przeznaczyć, mając przy tym wolną rękę. Wykorzystaliśmy pulę ponad 2200 godzin w krótkim czasie. W 2021 i 2022 dostaliśmy możliwość wykorzystywania środków zewnętrznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Napisaliśmy wniosek, dzięki któremu pozyskaliśmy możliwość przeprowadzenia dodatkowych godzin, również pierwsze w roku 2021, ponad 1200 godzin z puli godzin mających na celu również wyrównać braki edukacyjne w klasach 4-8, czyli na takich przedmiotach, które przygotowują do egzaminu ósmoklasisty, a w 2022 ta pomoc już była przekierowana bliżej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w głównych obszarach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii, czy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, które są też niezwykle ważne, szczególnie w klasach młodszych. Na te zajęcia zaproponowaliśmy ponad 3000 godzin. Działania prozdrowotne, no bo profilaktyka kryzysów, pomoc w wsparciu edukacyjnym, społecznym to jest jedno, ale działania prozdrowotne, które wspomagają również działalność taką i edukacyjną, i prospołeczną, nie tylko szkół, ale domów, to są działania związane wprost ze sportem i zdrowiem. Dlatego taki silny nacisk, duży nacisk od lat kładziemy na aktywności zdrowotne. Stąd program, który uruchomiony został 1,5 roku temu, Lubię ćwiczyć. To jest tylko hasło, ale za tym hasłem dzieją się rzeczy wyjątkowe. Wszystkie dzieci w szkołach otrzymały koszulki, w których ćwiczyły na zajęciach wychowania fizycznego i pokazywały się na wszystkich aktywnościach sportowych. Dzieci w przedszkolach zostały uzbrojone w worki z tym samym hasłem.
tak żeby idąc na wycieczkę, podejmując jakiekolwiek czynności, jakiekolwiek formy aktywności fizycznej, mogły pamiętać o tym, czemu to służy. Aktywności, o których mówiłam, bieg przemysłowy, olimpiada sportowa, no ale też inne działania, również takie, które prowadzone są w wakacje z wykorzystaniem tych zasobów, które są nie tylko w mieście, ale również w sołectwach. Wykorzystanie orlików. Zaproponowaliśmy zajęcia, które odbywały się w Grodzisku, w Sowinie Błotnej, w Kowalewie, Bronowie i w Brzeziu na orlikach, które przez kilka ostatnich lat ustawicznie budowaliśmy, żeby poprawić tą infrastrukturę sportową również w sołectwach. Przychodziła młodzież w różnym wieku, miała możliwość korzystania z zajęć, na których był trener, proponował konkretne rozwiązania i konkretne aktywności. Jakie było zainteresowanie? Różne. Czy będziemy tą ścieżką szli dalej? Na pewno. Jeśli chodzi o SKS, bo tutaj też wnioskujemy o środki na uruchomienie dodatkowych zajęć sportowych, to SKS, jak widzicie Państwo na pasku dolnym w latach 2017-19, to były zajęcia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do pandemii. W 2020 roku zawieszono zajęcia z uwagi na zamknięcie, pamiętacie Państwo, sal sportowych i szkół również. A w 2021, uruchamiając praktycznie cały program od nowa, to zaczynaliśmy od połowy zainteresowanych i z roku na rok, w tej chwili jesteśmy na poziomie 11 grup, kończąc na 16, z roku na rok zwiększamy tą liczbę grup. Ale widzicie Państwo, że zanim odpracujemy całość, minie prawdopodobnie jeszcze kilka lat. Pływanie, następna rzecz, na którą będziemy kładli nadal poważny nacisk. Pływanie w związku z tym choćby, że mamy infrastrukturę, którą należy wykorzystać i której wartość jest bezwzględnie ważna. Pływanie, które realizujemy w kilku różnych formach. Na pewno znacie Państwo akcję Basen za średnią. Koniec roku szkolnego, zachęcenie dzieci do tego, żeby po pierwsze chciały inwestować w siebie, angażując się w naukę, inwestując w siebie. No to ponad 1173 osoby dostały karnet na basen, tak żeby móc w wakacje wykorzystać go, chodzić rekreacyjnie, spędzać czas również ze znajomymi, z kolegami, bo tego im zawsze brakuje. Pływania systemowe, pływania w klasach trzecich w ramach programu Umiem Pływać. Program niestety z roku na rok jest coraz bardziej okrajany. Dostajemy środki, które wykorzystujemy, środki z Ministerstwa Sportu, natomiast tych godzin, tych dzieci jest coraz mniej, dlatego musimy uzupełnić tą ofertę sami. Stąd program, który funkcjonował do obecnego roku szkolnego w niezmienionej formie przez wiele lat, ale już od przyszłego roku proponujemy zmiany. Wszystkie dzieci w klasach czwartych i siódmych do tej pory realizowały zajęcia wychowania fizycznego na basenie w ilości 2 godzin tygodniowo, obowiązkowo wszystkie. I w czwartych klasach widzimy, że się to sprawdza, natomiast w siódmych mamy kłopot z aktywnością dzieci. Raz, że z frekwencją, a dwa, że ze zwolnieniami różnymi, i rodzicielskimi, i lekarskimi. Mamy pełną świadomość po rozmowie z dyrektorami, z nauczycielami wychowania fizycznego, że jest to związane głównie z tym, co dzieje się chociażby w social mediach. Oni widzą, jak wyglądają celebryci, w którym kierunku należałoby pójść, ćwicząc swoje ciało, zaczynają się wstydzić dojrzewania. Mamy z tym problem. W związku z tym, żeby nie naciskać, bo to nie jest efekt wymierny, kiedy proponujemy zajęcia dla 100% uczestników, a korzysta z tych zajęć tylko 50%, dlatego odpuszczamy siódmym klasom, jeżeli chodzi o pływanie, przekierujemy w przyszłym roku te zajęcia do klas czwartych i piątych. Będzie to kontynuacja tego, co dzieci robią w trzecich klasach na Umiem Pływać, a w klasach siódmych, ćwiczyliśmy to już w tym roku w części, no będziemy proponować zupełnie inne formy rekreacji i aktywności sportowej. Między innymi będzie to we współpracy z Porozumieniem, ze spółką Sport, bowling, dart, no i myślimy o innych formach w tej samej ilości, czyli zajęcia na sali gimnastycznej jedno, ale drugie to też wyjście poza szkołę i pokazywanie tych aktywności w innych formach, w innych miejscach. Po pandemii również proponowaliśmy dzieciom różne zajęcia, także nietypowe. Młodzi ludzie, zależało nam na tym, żeby młodzi ludzie zapraszali innych młodych ludzi na zajęcia. W każdej szkole podstawowej pojawili się nasi koordynatorzy, którzy proponowali zajęcia związane z dronami, z drukiem 3D i z pływaniem. W każdej szkole pokazywali, na czym zajęcia będą polegały. Była również oferta, jeśli odpowiednia liczba dzieci zbierze się w konkretnej jednostce, mogliśmy te zajęcia również realizować w konkretnych miejscowościach, w konkretnych sołectwach.
Zainteresowanie było średnie, natomiast zajęcia odbywały się w zajezdni kultury i na basenie. Prowadzimy również akcje społeczne. To są nasze inicjatywy, z których jesteśmy niezmiernie dumni, bo zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, niezwykle ważne, ale równie ważne to życie jako takie. Wartość nadrzędna. Stąd akcje, które już mamy dwie za sobą, na pewno będziemy planować kolejne. To są akcje, które pączkują. W zeszłym roku była to akcja, w której wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli oraz ze szkół ponadpodstawowych. Rok wcześniej ta grupa była nieco mniejsza. W tym roku planujemy zaangażować również stanowiska, miejsca, zakłady pracy. Co jest konsekwencją? Konsekwencją jest uzbrojenie całej gminy w system pierwszej pomocy, w system AED, które pojawiły się w ilości 6 nowych w ciągu 2 lat w różnych miejscach danej miejscowości i już dziś mamy plan, żeby przy okazji zebrań sołeckich takie szkolenia jeszcze powtarzać. Mam nadzieję, że w przyszłości wszystkie punkty newralgiczne, wrażliwe typu szkoły, przedszkola i sale wiejskie w całej gminie uzbrojone będą w ten system. Wartość, koszt jednego AED kształtuje się na poziomie 7 do 8 tysięcy złotych. Są to systemy zewnętrzne, do którego ma się dostęp bez względu na to, czy dana jednostka akurat pracuje, czy nie. Akcja profilaktyczna. Pan radny Jenerowicz wspominał o problemie z alkoholem, nadużywaniem alkoholu, z zagrożeniami. Dyskutowaliśmy o tym dosyć szeroko, natomiast najważniejsza w tym zakresie, oprócz tego, że ograniczanie dostępności jest niezwykle istotne, to najważniejsza jest jednak edukacja, uświadomienie sobie, na ile problem jest ważny. Akcja, kampania społeczna, którą dotarliśmy do rodziców przez dzienniki elektroniczne, ale również przez media lokalne, to akcja taka plakatowa, w której uświadamialiśmy, jak wygląda problem nie tylko z alkoholem, ale z tytoniem, z narkotykami oraz z przebywaniem w świecie cyfrowym, jak to wygląda na naszym terenie. I wiemy, bo taką mamy informację zwrotną, że te informacje, które przekazywaliśmy w tej formie, jednak rodziły wrażenie. Odbył się również kompleksowy program profilaktyki w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki, dedykowany w kilku obszarach i kilku odbiorców. Obszary związane z narkotykami, z alkoholem oraz ze światem cyfrowym. Zajęcia dedykowane dla dzieci, młodzieży, rodziców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na kwotę ponad 50 tysięcy złotych. To nie moje. Uczymy również dzieci, żeby myśleć nie tylko o sobie, myśleć o innych, zapraszamy do współpracy. Te akcje, które Państwo widzicie, dekorowanie rynku, dekorowanie choinek, zaangażowanie dzieci w przygotowanie paczek dla osób samotnych czy dla bezdomnych, kartki świąteczne przygotowywane przez 1-3 przedszkola dla seniorów, to są akcje, które mają uspołecznić i uwrażliwić każdą grupę, na którą mamy wpływ, grupę przedszkolną i szkolną. Zapraszamy również do tego, co ważne, do walki o środowisko, zapraszając do tego, by budowali przestrzeń dla siebie na przyszłość razem z nami. Stąd parki kieszonkowe, które powstawały w 2 cyklach, razem z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi i dziećmi szkół ponadpodstawowych, którym również dziękuję. Uwalniamy tą przestrzeń, którą mamy od betonu, systematycznie i ustawicznie. Ograniczają nas tylko nawet niewyobraźnia środki. Te rozwiązania, które tutaj Państwo widzicie, to rozwiązanie parku kieszonkowego, które ma dać cień w jedynce, zielona ściana w dwójce, taka zielona ściana w innym rozwiązaniu technicznym pojawiła się również w Kowalewie. Duży program ekopleszew za wartości ponad blisko 1 000 000 złotych, na podstawie którego, za pomocą których to środków powstało miasteczko ruchu drogowego, ale również wyposażyliśmy i przedszkola, i szkoły, za chwilę powiem w co, bo w wartości, których myślę, że Państwo nie widzieliście, bo niestety, jeżeli Państwo nie macie dzieci w szkołach albo w przedszkolach, to raczej nie ma szansy, żebyście te miejsca, do których Was za moment zaproszę, zobaczyli. Ekopleszew realizowany w przedszkolach miejskich dał możliwość dzieciom poznawania świata ogrodu, świata związanego z nasadzeniami, z produkcją żywności, konsumowaniem później tej żywności. Każde przedszkole miejskie zostało uzbrojone w szklarnie, kompostowniki, zbiorniki na deszczówkę, rozsadniki oraz podwyższone grządki po to, żeby sprowokować dzieci do działania. W każdym przedszkolu i szkole były również zajęcia edukacyjne, dydaktyczne, które miały wprowadzić dzieci do
takiej aktywności. W każdym przedszkolu, w każdej szkole przygotowywano się do wiosny i podsumowywano jesień. W jaki sposób? Pokażę Państwu na tych zdjęciach, które są budujące. To są dzieci z wytworami, z produktami, z efektami swojej pracy w ogrodach. Myślę, że nie jedno z nas takich efektów u siebie w ogródkach nie ma. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, bardzo ważna pracownia, pracownia Eko Preszewa. Każda szkoła z 6 szkół prowadzonych przez samorząd została uzbrojona w niesamowite i nietypowe sprzęty. Myślę chociażby o stacjach meteorologicznych, mówię o zestawach do badania wody, gleby, powietrza, zestaw do energii odnawialnej, filtracji wody i tak dalej. Zestaw mający dać taką podstawę dzieciom do tego, by sensownie, logicznie i racjonalnie myślały o przyszłości i o własnych rozwiązaniach związanych z ekologią. Tutaj zajęcia, kilka zajęć, żebyście Państwo widzieli, jak to w szkołach jest realizowane. Eko Preszew to również, jak wspomniałam, miasteczko ruchu drogowego. Miasteczko ruchu drogowego to miejsce, które jest dedykowane przede wszystkim dzieciom, młodszym dzieciom w klasach 4, które realizują program karty rowerowej. Na miasteczku ruchu drogowego ćwiczą nie tylko dzieci, ale również seniorzy, którzy w większości, musicie Państwo też mieć tego świadomość, którzy w większości są kobietami, a kobiety w tych czasach, no, kiedy dorastali, w czasach młodości, rzadko kiedy prawo jazdy miały, więc uzupełniają tą wiedzę w tej chwili w bezpiecznym miejscu. Miasteczko ruchu drogowego jest również uzupełnieniem całej strategii miasta na rozwiązania okołorowerowe, rozwiązania, które mają wskazać naszym mieszkańcom zupełnie inny środek transportu i alternatywę dla samochodów. Może to jest zdyscyplinować pana radnego? Być może. Wspominając o rowerze, trudno nie wspomnieć o uzbrojeniu wszystkich jednostek w stojaki rowerowe. Prowokujemy do tego, żeby dzieci przyjeżdżały do jednostek rowerami. O 100% zwiększyliśmy liczbę tych stojaków i sprawdziliśmy, co by było, gdyby. Jedna akcja, nietypowo rowerowa szkoła. Zaprosiliśmy dzieci do tego, żeby wzięły udział w rywalizacji. Podsumowaliśmy tę rywalizację i nagrodziliśmy. Natomiast udowodniły dzieci, że każda ze szkół rowerowa może być. Preszewska jedynka, 93% dzieci, które były w szkole i mają uprawnienia do tego, żeby jeździć rowerami, czyli te, które były w 4 klasie po egzaminie i starsze, 93% dzieci przyjechało rowerami. Czyli dowód na to, że wszystko można, że nasze dzieci są gotowe na zmianę. Nasze dzieciaki w ramach ćwiczeń na miasteczku ruchu drogowego również mają ćwiczenia z symulacji wypadków, zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, tak żeby wiedzieli, czego unikać, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych. Czujniki powietrza. Myślę, że też mało o tym mówimy, natomiast temat niezwykle ważny. Zaczęło się od jednego czujnika z informacją zewnętrzną, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak nasze powietrze tak naprawdę wygląda i czym oddychamy. W tej chwili mamy ponad 30 nowych czujników rozmieszczonych na całej gminie. W większości są to miejsca związane z edukacją, czyli w każdej szkole, w każdym przedszkolu można zaciągnąć informacje, jakie powietrze danego dnia jest w danej lokalizacji. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, jak to wygląda, przekierowuję do aplikacji albo Syngeosa, albo Eco 7 Zone. Tam można się dowiedzieć więcej. Ten zrzut ekranu jest właśnie z tej drugiej aplikacji. Kolor zielony to znaczy, że jest dobrze. Kolory pomarańczowe, czerwone to sygnały, że jest źle lub katastrofalnie. Zrzut ekranu, który to Państwo widzicie, jest sprzed 3 dni. Smart Preszew to też dozbrojenie naszych placówek w kosze do segregacji, oczyszczacze powietrza, zgniatarki do butelek PET. Wszystkie działania związane z edukacją, uzbrojeniem jednostek to inicjatywa organu prowadzącego. Również wymiana oświetlenia na LED-owe za ponad 760 tysięcy złotych z końcem zeszłego roku ma spowodować, że szkoły będą bardziej ekologiczne i na pewno oszczędniejsze. Stołówki szkolne, tak wyglądają stołówki i kuchnie w naszych szkołach, dofinansowane programem posiłek w szkole i w domu. Proszę, żebyście Państwo się przyjrzeli, ponieważ jakość pracy stołówek, jakość działania, funkcjonowania zapleczy kuchennych, sprzęt, który tam funkcjonuje, to jest sprzęt wysokiej klasy. Tutaj zdjęcia z Preszewskiej jedynki, a tutaj Taczanów drugi, jadalnia w Taczanowie drugim. Optymalne miejsca do pobytu dzieci. Co ważne, przedszkole w sieci. Dlaczego tak się bardzo skupiamy na tych czynnikach elektronicznych? Dlatego, że nie możemy zapomnieć, że
To nie jest tak, że nagle cyfrowe rozwiązania znikną, bo mówimy, że są złe, bo dzieci się uzależniają, bo siedzą w telefonie, bo siedzą w komputerach. To nie jest tak. Świat bez rozwiązań cyfrowych nie będzie istniał. Naszym zadaniem jest wykorzystać rozwiązania cyfrowe jako mądre narzędzie, przygotować dzieci do rozsądnego korzystania z tych narzędzi, bo naszym zadaniem jako rodziców, opiekunów, organu prowadzącego jest dbanie o to, żeby kompetencje, które są najważniejsze w przyszłości, kompetencje, które powinno posiąść każde dziecko, to są kompetencje, które są nie tylko przedmiotowe, związane z umiejętnością matematyczną czy językową, nie tylko ponadprzedmiotowe, czyli chociażby umiejętność uczenia się przez całe życie, ale przede wszystkim przekrojowe, czyli umiejętności, które są związane z rozwiązywaniem problemów, z kreatywnością i ze współpracą w grupie. Stąd pracownie, które za chwilę Państwo zobaczycie, a jeżeli nie zaspokoję Państwa ciekawości, to zapraszam do szkół, żeby pójść, zobaczyć, jak to wygląda i jak funkcjonuje, bo naprawdę warto się tym zainteresować. Przedszkole w sieci. Praktycznie wszystkie oddziały naszych przedszkoli mają tablice multimedialne, za pomocą których przedszkola, skorzystając z internetu, mogą kontaktować się ze sobą. Mogą przesyłać sobie pliki, mogą organizować zajęcia w jednym przedszkolu, ale odbierać te zajęcia w różnych grupach, nie tylko w jednym przedszkolu, a również w pozostałych innych samorządowych, nie tylko samorządowych. Dzieci w sieci, biblioteki dofinansowane, a dzieci czytają. Dofinansowanie kwotą ponad 100 tysięcy złotych znowu z programu. Bibliotekę, którą Państwo widzicie, to biblioteki w Trójce, z prawej strony w Jedynce. Warunki w tych bibliotekach zachęcają do tego, żeby tam spędzać czas. Szkolne Centrum Innowacji w Kowalewie, zdjęcia, które Państwo widzicie, pokazują sprzęt, z którego na co dzień korzystają dzieciaki. Nie tylko dzieci 4-8, ale również dzieci młodsze, a nawet przedszkolne. Pracownie językowe, terminalowe, to są nowoczesne, w zasadzie najnowocześniejsze w tej chwili na rynku pracownie, za pomocą których można pracować nie tylko całą grupą, ale dzielić grupy, pracować indywidualnie z każdym uczniem osobno, wykorzystując te zasoby, te możliwości pracowni, które ona daje. Pracownie terminalowe, komputerowe, również niezwykle oszczędne, ale niezwykle nowoczesne. Pracownie i terminalowe językowe to są kwoty rzędu 600 tysięcy złotych inwestycji ze środków samorządowych. Pracownia STEAM, pracownia, która łączy różne umiejętności z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki, matematyki. Pracownia, którą Państwo widzicie, to Pleszewska Jedynka. Pracownie multimedialne, związane z filmem, z dźwiękiem. To są pracownie, które są chociażby w Dwójce, w Kowalewie, z tego co pamiętam również w Jedynce. Te miejsca się rozwijają, te miejsca żyją, są nowoczesne. Pracownie druku 3D praktycznie w każdej naszej jednostce oświatowej. Pracownia kulinarna i rękodzieła, która znajduje się w Pleszewskiej Trójce. Tutaj rękodzieła. Biblioteki szkolne nowoczesne, Państwo widzieliście wcześniej, jako miejsca zachęcające i pozyskiwanie pieniędzy na ten cel. A tu miejsca i przestrzenie po prawej stronie, choćby w Lenartowicach, bo Jedynkę Pleszewską już Państwo znacie. Świetlica szkolna zbudowana w Jedynce, tej świetlicy nie było jeszcze kilka lat temu. W tej chwili dzieci spędzają czas w jednej przestrzeni, nierozlokowane w różnych klasach. I Pleszewska Dwójka, miejsce relaksu w Pleszewskiej Dwójce, gdzie dzieci mogą spędzić chwilę tylko ze sobą, żeby odpocząć. Strefy uczniowskie, również strefy relaksu w innych szkołach, tutaj Dwójka, Jedynka. Strefa ucznia w piwnicy, w dawnym gimnazjum w Pleszewskiej Trójce. Salki terapeutyczne, tutaj widzicie Państwo Jedynkę, Zespół Szkół Publicznych numer 1 i Kowalew, nowe place zabaw, ale oczywiście remontowaliśmy również stare i doposażaliśmy. Przedszkole numer 3, sale i przestrzenie. Zobaczcie Państwo, w jakiej jakości te sale są utrzymane, jakich sprzętów dzieci używają. Pomoce dydaktyczne, nowoczesne, nie tylko elektroniczne, również tradycyjne. Tutaj przedszkola, wszystkie publiczne, miejskie, Jedynka, Dwójka, Trójka. Tutaj pomoce dydaktyczne w Pleszewskiej Trójce, mówię o przedszkolu. Bardzo bogata grupa działań. No i coś, co chwyta za serce, siłownia dla przedszkolaków. Tutaj miś uszatek, dzieci korzystające ze sprzętów. Zwróćcie Państwo uwagę na bieżnię, która się tam również znajduje. Są to zdjęcia i obrazki rozczulające, ale już od przedszkola dzieci uczą się
ćwiczyć, uczą się aktywności, wypracowujemy taką potrzebę. Remonty bieżące, nie chcemy o nich mówić w szczegółach, natomiast one się odbywają ustawicznie. Tutaj wymiana dachów w dwóch przedszkolach w Dobrej Nadziei, Kowalewie, wymiana okien, zmiana pieca, centralnego ogrzewania, kotła, ale również malowania, wymiana oświetlenia w dużych jednostkach. No i duże inwestycje, które są naszymi czołowymi, flagowymi inwestycjami wszystkich, jak tutaj siedzimy, to Lenartowice. Zdjęcia, które Państwo widzicie w górnym rzędzie, to zdjęcie tego, jak było oraz tego, jak ma być. Na dole, jak jest w tej chwili, czekamy, w tym momencie czekamy na zakończenie tej inwestycji, której wartość już przekroczyła 10 milionów złotych. Tak wyglądają sale w Lenartowicach, przestrzenie lekcyjne i przedszkolne w chwili obecnej, a tak wyglądają przestrzenie wspólne, korytarze, klatki schodowe, miejsce niezwykle nowoczesne. Peszewska Trójka, którą Państwo również znacie, koszt inwestycji ponad 3 miliony złotych, tutaj sale i korytarze, przestrzenie wspólne. Pilotaże. To nie jest tak, że nie szukamy rozwiązań. Ustawicznie szukamy rozwiązań na palące problemy. Stąd współpraca chociażby z miejscowymi firmami, które na naszych zasobach, w naszych inwestycjach wypróbowują swoje pomysły, a są to firmy, które wprowadzają swoje rozwiązania naprawdę innowacyjne, a często o nich zapominamy. Chociażby Respireco, które przez rok było pewnym pilotażem w Dwójce. Respireco, które ma nie tylko oczyścić, ale również ocieplić powietrze, które wraca do pomieszczeń. Powietrze, które ma zaoszczędzić ogrzewanie w trybie naturalnym, ma zaoszczędzić około 30% ogrzewanie danego budynku. Czujniki powietrza, inicjatywa Peszewskiej Dwójki z 2018 roku i wywieszenie informacji o jakości powietrza sprowokowało do tego, żeby rozejrzeć się za kolejnymi możliwościami zakupu kolejnych czujników, ale pilotaż był w jednym miejscu. I optymalizacja spalania, które w tej chwili przeprowadzamy w Taczanowie. Powiem jako ciekawostkę, utrzymanie ciepła w systemie taczanowskim, a teraz mówię o czasie, kiedy to palenie jest niezbędne, czyli od jesieni do wiosny, jeszcze w tej chwili jest włączone, to jest 95 ton zapotrzebowania na ogrzewanie tego budynku, tych budynków. Z uwagi na skomplikowalność tych budynków, bo mamy w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie nie tylko szkołę, ale również przedszkole, korytarze, salę sportową. Każda z tych lokalizacji wymaga innego ciepła. Jedna z peszewskich firm pracuje nad tym, żeby w systemie elektronicznym, mimo tego, że funkcjonuje tylko jeden kocioł centralnego ogrzewania, dostosować temperaturę do potrzeb i pracy kotła. Rozwiązania organizacyjne, które wprowadziliśmy, szafki uczniowskie, w tej chwili wszystkie jednostki są wyposażone w szafki. Dzieci nie muszą nosić wszystkiego do domu, jeżeli noszą, to chyba tylko dlatego, że lubią, ale będziemy pracować nad tym, żeby przestały lubić. Dbałości o ich zdrowie fizyczne. Wszystkie jednostki są już doposażone w 100%. Program 4 Parents to jest program dziennika elektronicznego w największych przedszkolach, który również już funkcjonuje. I od zeszłego roku mamy program do inwentaryzacji mienia, majątku gminnego, który okazuje się, że jednak jest bardzo duży. Bez inwestycji, która jeszcze nie jest rozliczona, czyli bez inwestycji w Lenartowicach, majątek gminny w zarządzie szkół, czyli w zarządzie dyrektorów jednostek oświatowych, to blisko 55 milionów złotych na chwilę obecną. Jeśli już jesteśmy przy liczbach, chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na wartości, które są, z których jesteśmy dumni. Wszystkie te inicjatywy, wszystkie te wydarzenia to są rzeczy, za które jako organ prowadzący jesteśmy odpowiedzialni, bo albo je inicjowaliśmy, albo pozyskiwaliśmy środki, albo je organizowaliśmy. Natomiast popatrzcie Państwo, w ciągu tych 4 lat ostatnich, liczę koniec 2018 roku do dnia dzisiejszego, udało się uruchomić 10 pracowni terminalowych. To nie jest zwyczajne osiągnięcie, to jest naprawdę wydarzenie. Udało się zakupić ponad 100 tablic interaktywnych, monitorów dywanowych, ściennych, najróżniejszych. Ponad 700 laptopów jest w szkołach. Ja nie mówię tutaj o programie laptopy z PGR-em. Ja mówię o laptopach, które są w jednostkach oświatowych. Ponad 700 sztuk i 3 miliony złotych, ponad 3 miliony złotych, które pozyskaliśmy na to, żeby szkoły doposażyć i żeby zorganizować zajęcia dodatkowe, które miały uatrakcyjnić dzieciom pobyt w szkołach. Pytamy dzieci, pytamy, czego sobie życzą, z czym mają kłopoty, staramy się dostosować. Badania prowadzimy z różnych obszarów i badania z profilaktyki uzależnień. Było przeprowadzone badania przed powrotem ze zdalnego nauczania. Pytaliśmy również nauczycieli, jakie mają problemy, wyciągaliśmy z nich wnioski.
No i w bieżącym czasie, w kwietniu, zakończyły się badania, do których pewnie jeszcze wrócę, najpewniej na jesień. Zdiagnozowaliśmy uzależnienia młodzieży szkolnej. Badania skończyły się w kwietniu. Czekam teraz na ostateczne opracowanie wyników i siądziemy na pewno do ich omówienia. Ale myślę, że najważniejszy jest jednak głos tych interesariuszy, dla których pracujemy wszyscy, jak tutaj siedzimy. Zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji ze szkół i przedszkoli. Ja najbardziej lubię się bawić z kolegami. Szafki. Klocki. Telewizor. Lubię panią Anitę. No bo umie ładne rzeczy rysować. Domek dla lalek. Zabawy, nauka, pisanie. Śmieciarki. Bo my w przedszkolu mamy swoje ogródki, mamy deszczownice i właśnie tak oszczędzamy wodę. No i tam przed przedszkolem jest papier, plastik, zmieszane szkło i bioodpady. Ładne stoliczki, bo często jeździmy na fajne wycieczki. Ja lubię też matematykę. Dodatkowe zajęcia z panem Tomkiem. W szkole bardzo mi się podoba, na przykład siedzenie w bibliotece, muszę przeczytać parę książek, być w ciszy, spokoju. Najbardziej mi się podoba, jak gram w piłkę nożną. Ja najbardziej lubię informatykę na komputerach, na takiej aplikacji Paint. Mi w szkole najbardziej podoba się Orlik i możliwość uczęszczania na zajęcia SKS. Mi się najbardziej podoba grać na dworze. No mi się podobają na przykład, że są kanapy, no bo to jest fajne i można sobie usiąść po lekcjach, na przykład jeżeli się czeka na przykład na autobus, nie trzeba czekać na dworze. I fajne są też zajęcia dodatkowe, na przykład mamy takie zajęcia teatralne i robimy różne przedstawienia na nie. Uwielbiam, jak na plastyce zawsze sobie ręce brudziły farbą i je odciskamy i mamy wtedy niebieskie ręce jak smer. Według mnie w szkole najlepsze są drukarki, dzięki którym dzieci mogą się bawić. Na przykład wydrukować sobie jakieś smoki, jakieś na przykład bryloczki i tak dalej, bez końca. Ponieważ są bingo i wygrywamy cukierki. Że mamy super nauczycielkę. Często są organizowane różne konkursy. Możemy pokazać swoją pasję. Że możemy korzystać z pracowni komputerowej. Że mamy zajęcia z Lego. Mi się w szkole podoba to, że mogę się spotkać z przyjaciółmi. Mi się najbardziej podoba gra w klasy na korytarzu. Mi się podoba to, że w bibliotece jest kącik do czytania. Mi się najbardziej podoba szkoła. By były dodatkowe zajęcia sportowe. Kupuję mi tabletę na ławkę. Ja bym chciała mieć lody w szkole. W lato! Tak. Dobry pomysł. Biura rzeczy znalezionych. Ja chciałbym mieć w przedszkolu nieskończoność bananów. Ja bym chciała, żeby był taki kącik, coś do grania, do pogadania. No, żeby było dużo gier. Brakuje mi w przedszkolu jacuzzi i jeszcze siatki do siatkówki. Ja chcę, żeby było większe boisko i żeby były trybuny na boisku. Ja chcę, żeby było więcej matematyki. Żeby w szkole były dyskoteki. Żeby przerwy były dłuższe. Żeby plac zabaw. Żeby były drabinki na placu zabaw i więcej ławek do siedzenia. Chcieliśmy, by wszyscy sklepik szkolny, żeby można było na przykład kupić jakiś zeszyt w razie czego, kanapkę zdrową i ogólnie coś słodkiego. Mi brakuje w szkole tego, żeby używać telefonu. Mi brakuje na przykład SKS-ów z hokeja. Żeby od siódmej może klasy wybierać sobie przedmioty, które by się chciało
uczęszczać i na przykład nie takie, które na przykład jak i plastyka by się za bardzo nie przydała, jakoś nie chcę na plastykę tak wybrać. Mi brakuje na przykład takich sportów psychicznych, na przykład jak szachy albo walcowy. Chcę, żeby były na parterze kanapy do siedzenia. Żeby zamiast norliku takiej twardej posadzki była trawa sztuczna. Ja bym chciał, żeby były nowe bramki na orliku do grania w piłkę. Ja bym chciała, żeby było na, żeby były na boisku huśtawki. Ja bym chciała, żeby tu latały konie i na nich jeździła. I żeby tu było dużo kwiatów. Rzecznik za przygotowanie tego materiału i mam nadzieję, że pani rzecznik przekazała dzieciom, że rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba jednak chwilę poczekać. Na jacuzzi latające konie też. Natomiast chciałabym się jeszcze odnieść do najważniejszej kwestii, bo mówiliśmy tutaj początkowo o systemie edukacji. Przedstawiłam Państwu, jak ten system wygląda. Wspomniałam również, że na część obszarów w systemie w ogóle mamy wpływ, natomiast na wpływ bezpośredni mamy wyłącznie w obszarze tych publicznych jednostek. Pokazałam również te obszary, które są realizowane we współpracy z organem prowadzącym albo są z inicjatywy organu prowadzącego. Natomiast nie wolno nam zapomnieć, że na co dzień w każdym naszym przedszkolu, w każdej szkole dzieją się rzeczy magiczne. I zaglądając do tych jednostek, każdego dnia można napotkać się na chodzące szczęście. Warto zaglądać do szkół, warto pójść do przedszkola i trochę naładować się taką pozytywną energią, bo jesteśmy smutnym społeczeństwem. Korzystając z okazji, wszystkim dyrektorom, wszystkim nauczycielom, wszystkim dzieciom chciałabym serdecznie podziękować za otwartość i za współpracę, a Państwu za możliwość realizowania tych inwestycji, bo to dzięki Państwu się dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Proszę Pan Burmistrz Arkadiusz. Teraz trochę stąpając po ziemi? Nie. Proszę Państwa, to co na samym początku mówiłem, edukacja to jest świadoma polityka przyjęta przez nas na samym początku kadencji. To jest, proszę Państwa, budowa Pleszewa, miasta i gminy Pleszew jako ośrodka, który również oddziałuje na inne gminy, bo te dane, które przytoczyła Pani Burmistrz Świątek, pokazują, że nasze placówki są na tyle atrakcyjne dla mieszkańców innych gmin, że jednak to, co najważniejsze, czyli dzieci, są posyłane do naszych placówek. I może rzeczywiście statystyki pokazują, że demograficznie jest słabiej, co jest zresztą cecha charakterystyczna wszystkich obszarów w Polsce, oprócz dużych metropolii i obszarów funkcjonalnych, to jednak pokazuje jednak, że nasze miasto jest atrakcyjne dla mieszkańców okolicznych gmin. To nie tylko edukacja, ale mamy dane z Parku Wodnego Planty, gdzie około 20-30% osób uczęszczających na prywatne nauki pływania pochodzi spoza gminy Pleszew. Analizowaliśmy również udział dzieci w sekcjach, między innymi piłki nożnej, gdzie również w klubie Stal Pleszew około 20-30% to są dzieci spoza gminy Pleszew. Jak to członkowie Komisji Sportu mogą powiedzieć, że znaczna część stypendiów sportowych otrzymały dzieci spoza gminy Pleszew, to po prostu reprezentują kluby pleszewskie, ale ich miejsce zamieszkania jest poza Pleszewem. Natomiast podstawową funkcją edukacji, dobrej jakości edukacji, i te warunki, które myślę, że jako organ prowadzący wespół z radami rodziców, nauczycielami, dyrektorami szkół realizujemy, to jest jednak wyrównywanie różnic w kapitale społecznym poszczególnych dzieci. Bo to przecież jest widoczne. Nie każde dziecko wychodzi z wysokim kapitałem społecznym ze swojego domu. I to szkoła, przedszkole, żłobek jest tym miejscem, gdzie ten kapitał społeczny jest wyrównywany. I myślę, że my jako gmina mamy, to jest największy nasz instrument i możliwość, żeby
inwestować w tego młodego człowieka. Edukacja, no bo zawsze mówi się o edukacji, nie biznes, ale również w naszym kontekście to jest również współpraca z biznesem. Proszę zwrócić uwagę, to też była akcentowana kwestia niepublicznych żłobków, niepublicznych przedszkoli, nie tylko tych prowadzonych przez stowarzyszenia, ale wprost przez firmy. No i wreszcie te trzy innowacyjne rozwiązania, o których była mowa w Dwójce, w Taczanowie oraz w innych placówkach, jesteśmy niejako królikami doświadczalnymi. Rozwiązania, które są testowane, które były testowane w preszewskich szkołach, one zaczynają być replikowane w innych obiektach. Tutaj chociażby kwestia, mówię o firmie Respireco i urządzeniach Respireco. W chwili obecnej już kilkanaście obiektów sportowych, rekreacyjnych, szkolnych i użytkowych są wyposażane, czy są wyposażane właśnie w tego rodzaju urządzenia. Również chcę się przyłączyć do tego, co sformułowała i powiedział pani burmistrz Świątek. Faktycznie zaangażowanie wszystkich w ten proces jest olbrzymie. Ja dziękuję za zrozumienie, bo przy tym stole wielokrotnie, przy tym stole na komisjach, czy w takich indywidualnych rozmowach podejmujemy trudne decyzje, jakie zadanie zrealizować. Ja myślę, że w miarę rozwoju gmin w Polsce takich zadań będzie jak najwięcej. Bo o ile jeszcze 20-30 lat temu nikt się nie zastanawiał, czy inwestować tak olbrzymie pieniądze, jakościowe podejście do rozwoju edukacji, w chwili obecnej, kiedy zrealizowaliśmy większość, ja mówię nie wszystkie, większość elementarnych potrzeb, zaczynają się pojawiać rzeczy, które są coraz bardziej kontrowersyjne. Ale bez tej kontrowersji nie ma rozwoju żadnej jednostki, nie ma rozwoju gminy, powiatu czy też prywatnego biznesu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań ani dyskusji. Nie, tak? Przepraszam. Proszę zgłosić. Pan Karol Szefiński. Dziękuję. Pani burmistrz, chciałem tutaj jeszcze się dopytać, bo na jednym z wykresów mieliśmy to przedstawione, że coraz więcej uczniów jakby ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ta liczba tych uczniów wzrasta, ale nie wiem, z czego wynika, że tak powiem, to, że tych uczniów jakby przybywa. Dziękuję. To dziękuję, proszę. Tak. Pani radna Renata Garska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pani burmistrz właśnie mówiła w tej swojej bardzo obszernym po prostu wystąpieniu, no, za które bardzo dziękujemy. Między innymi o gmina z powiatem i myślę, że gdybyśmy właśnie w każdym kierunku po prostu, żeby dziecko mogło bezpiecznie przejechać właśnie ścieżką rowerową, to po prostu byłoby naprawdę no niesamowite i o wiele więcej na pewno dzieci by jeździło właśnie rowerami niż dowożone samochodem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Piotr Kusiakiewicz. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, państwo burmistrzowie, chciałem zapytać o dotacje dla osób, które prowadzą żłobki. Mamy 93 osoby w żłobkach. Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 400 zł. Wiem, że jedna osoba prowadząca taki żłobek chciała spotkać się kilka miesięcy temu z radnymi na jednej z komisji Rady Miejskiej. Z zapytaniem, czy przewidujemy w przyszłości podwyższenie tej dotacji, chociażby o poziom inflacji. Nasza dotacja nie odbiega od innych dotacji, które są w podobnych gminach, tylko w Kaliszu, chyba w Ostrzeszowie są wyższe, a tak to są na porównywalnym poziomie albo nawet niższe, ale znacznie wzrosły koszty prowadzenia również żłobków, o wynagrodzenia dla opiekunów, koszty energii, gazu i również żywności, także taki postulat również do radnych wpłynął i państwu jak gdyby to zgłaszam. Drugie pytanie,
Wiemy, iż z końcem roku szkolnego będziemy likwidować szkołę w Sowinie Błotnej. Czy nauczyciele z tej szkoły niepublicznej automatycznie wszyscy znajdą, będą zatrudnieni w szkole przejmującej, czyli w Tatrzanowie? Jak wygląda sytuacja również w pozostałych szkołach, jeśli chodzi o wolne etaty, czy po prostu brakuje nam nauczycieli? Tak jak mamy taką tendencję w Polsce, że niektórych etatów, niektórych przedmiotów po prostu brakuje nauczycieli i nie ma kto uczyć dzieci. Jaka jest u nas sytuacja? Dziękuję na ten moment. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Chyla. Pani przewodnicząca, państwo burmistrzowie, szanowni goście. Ja tylko słuchając, dziękuję przede wszystkim pani burmistrz za tak wyczerpującą prezentację, ale jako przewodnicząca Komisji Oświaty co roku jeździmy z komisją, mamy objazdy placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego. I powiem państwu szczerze, że w tej kadencji w placówkach oświatowych nastąpiły rewolucyjne zmiany i to w prezentacji było pokazane, to nie tylko chodzi o infrastrukturę, ale mam porównanie chociażby z edukacji dorosłej córki, a aktualnie uczących się dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, jak zmieniło się podejście też w systemie nauczania. Dzieci nie tylko chodzą do szkół, żeby się uczyć, ale spędzają też tam miło czas. Przerwy, na których są organizowane różnego typu zajęcia dla dzieci, jak i muzyczne. Dzieci naprawdę idą do szkoły, nie są aż tak zestresowane, że to tylko się wiąże. Ja mówię teraz o edukacji wczesnoszkolnej, bo nie mam gdzieś osobiście poglądowego podejścia do szkół klas starszych, ale idą te dzieci z chęcią. Tam jest mnóstwo zabaw, mnóstwo na lekcjach szkolnych jest zajęć dodatkowych, które gdzieś te dzieci odstresowują, bo tak jak pani burmistrz powiedziała, dzieci aktualnie mają bardzo niską też, zauważamy bardzo niską samoocenę, mają mnóstwo problemów natury psychologicznej i z tego co wiem, to godzin z pedagogiem w szkole jest nadal zbyt mała ilość dzieci. My jako samorząd nie mamy możliwości, żeby tych godzin dać dzieciom więcej, ale zauważamy, że te placówki oświatowe się naprawdę starają i robią wszystko, żeby w miarę możliwości zabezpieczyć i wspomóc przede wszystkim dzieci, które problemy gdzieś w nauczaniu czy natury psychologicznej mają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wysocka. Ja mam pytanie o dzieci z Ukrainy. Czy początkowo już jakiś czas minął, prawda, kiedy zostały przyjęte do naszych szkół? I chciałabym się dowiedzieć, jak to wygląda teraz statystycznie. Czy ta ilość się zmniejszyła? Jak one się integrują z naszymi dziećmi? No po prostu jakieś informacje o dzieciach z Ukrainy chciałam w naszym szkolnictwie uzyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam też takie jedno spostrzeżenie. Mamy duży kapitał, jeśli chodzi o własnościowy szkół, ten nasz, ponad 50 milionów. Mamy drugi duży kapitał w postaci nauczycieli, to też jest nasz duży kapitał, że ci nauczyciele, mimo tych różnych trudności, głównie trudności finansowych, ich własnych powodów, tych płac, jakie są, wydaje mi się, że no, na to, co możemy wpływać, wpływamy na tą wartość, która jest wartością dodaną, na tą wartość, w jakich warunkach te dzieci się uczą. Ci nauczyciele naprawdę dają siebie bardzo, bardzo wiele. Nam brakuje jeszcze, byśmy mieli wpływ na tą podstawę programową, taka jaką my widzimy tu od dołu, jaka ona powinna być, jaką powinni kształtować ci nauczyciele, żeby było więcej takiego luzu dla nauczycieli, dla ich kreatywności, a mniej tych takich sztampowych nakazów realizacji tej podstawy programowej. Bo taka nauka wystukana to już się skończyła, już tak nie wolno, właściwie nie powinniśmy tak uczyć dzieci, no ale no niestety chcąc realizować podstawy programowe, te dzieci muszą tak być uczone, bo inaczej to tych nie pozaliczają tam tych testów, które są. A za mało, ale to już jest sprawa państwa, bo nie nasza. My tutaj uważam, że zrobiliśmy bardzo wiele, daliśmy te podstawy, na które my możemy
mamy wpływ, czyli na kadrę i na te zasoby materialne, które mamy w szkołach, na wygląd tych szkół i to wszystko, co się wokół tych szkół i w szkołach dzieje. Natomiast za mało się kładzie na ten rozwój, taki, na te kompetencje emocjonalno-społeczne. Ja z drugiej strony patrzę na dzieci, które przychodzą do mnie jako do lekarza, do gabinetu. Naprawdę, dzieciaki mają problem. Te dzieciaki mają bardzo duży problem w kontaktach międzyludzkich. One nie umieją przedstawić swoich problemów. Takie dziecko w trzeciej, czwartej klasie powinno już umieć powiedzieć, a ono dalej ciągle jest jakieś zalęknione. Ono jest, czyli to dotyczy moim zdaniem znacznej grupy dzieci. Może ja tutaj ocenię, to dziecko jest pewno zestresowane troszkę, jak wchodzi do gabinetu, to też jest pewien element, ale wydaje mi się, że sam pedagog w szkole to za mało. Brakuje zajęć czysto formalnych, które powinny być opłacane, zajęć przez, no, w formie edukacji takiej, no, kompetencji społeczno, tych kompetencji emocjonalno-społecznych, bo emocje i więź społeczna to jest podstawa tego, co to dziecko w życiu osiągnie. Emocje, więź społeczna. Wyuczyć, on się pewnych rzeczy wyuczy na każdym etapie, jeżeli będzie pilny i będzie chciał, ale te emocje budują inteligencję dziecka i o tym jakoś ta nasza oświata, w sensie ta programowa oświata, zapomina. Dziękuję bardzo. Proszę panią burmistrz o odpowiedzi na poprzednie pytania, bo moje nie było pytania. Szanowna pani przewodnicząca, jednak się odniosę i może zacznę właśnie od końca. W związku z tym, że jest to problem i problem natury społecznej, bardziej niż związanej z edukacją, chciałabym tylko zwrócić uwagę, że my nie do końca, póki co jeszcze jesteśmy przygotowani do wykonywania takich czynności, jak prowadzenie zajęć, które miałyby wyrównać te problemy, czy wyprostować te problemy, które są związane z tymi kompetencjami emocjonalno-społecznymi. Natomiast pracujemy nad tym, żeby kadry uzbroiły się w narzędzia i możliwości, żeby te zajęcia prowadzić skutecznie. Bo tak jak i pedagodzy, i psychologowie, no mamy świadomość, że nie możemy robić eksperymentu na dzieciach. Kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby osoby, które mają kontakt z dziećmi, szczególnie w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to były osoby o wysokich kompetencjach i dobrze do tych zadań przygotowanych. Ale skąd się wzięły te problemy? Myślę, że każdy też domyślamy się, że jest to wycofanie po-covidowe, po zdalnym nauczaniu na pewno, ale też pewne wygodnictwo i po części pewnie uzależnienie od tych narzędzi cyfrowych, które się pojawiły, które są wygodniejsze, bo do kontaktu z innymi rówieśnikami nie potrzebujemy wyjść na podwórko czy na trzepak, ale wystarczy mi smartfon, internet i komunikatory. Jeśli chodzi o uwagę pana radnego Szechińskiego, jeśli chodzi o orzeczenia, jaki jest powód tego, że orzeczeń jest coraz więcej? No myślę, że po pierwsze na pewno lepsza diagnostyka i taka uważność i obserwowanie młodych ludzi, ale też jakby nie było takie uwarunkowanie osobnicze, bo trudno mówić o poważnych niepełnosprawnościach w kontekście jakichś zmian cywilizacyjnych, które pewnie też mają wpływ na to, w jakiej kondycji psychicznej są dzieci, natomiast na pewno nie warunkują wszystkich niepełnosprawności. Na pewno takim powodem, czy przyczynką, albo być może takim organem zapalnym tych problemów, to pewnie jest wycofanie społeczne, zmiany cywilizacyjne w ogóle. Jeśli chodzi o pytanie czy uwagi pani Renaty Garszki, pani radnej, jeśli chodzi o połączenie wsi z miastem, wsi między sobą, no to jest nasza idea i cel. Natomiast mamy świadomość tego, że to jest proces, który będzie się pewnie kształtował latami. Jakiekolwiek zmiany związane ze zmianami w tkance miejskiej, ale nie tylko miejskiej, to jest długie procedowanie, projektowanie, zgody. Pamiętajcie państwo, że również w mieście mamy podział na drogi gminne, powiatowe, krajowe, to jest przekazywanie sobie tej odpowiedzialności. Czasami nie ma możliwości miejsca, gdzie ścieżka mogłaby pójść, nie pójdzie chociażby z uwagi na to, że infrastruktura, która się tam pojawia, na to nie pozwala. Zmiany wewnątrz miasta są uwarunkowane chociażby gęstą zabudową, konserwatorem zabytków, uwarunkowań jest mnóstwo. Natomiast cel i idea ścieżek rowerowych w mieście w kontekście młodszych dzieci w ogóle jest taki, żeby każde dziecko do swojej szkoły obwodowej, być może do przedszkola również pod opieką rodzica, mogło dojechać w bezpieczny sposób rowerem.
Kiedy się to stanie? Przypuszczam, że nieprędko, ale pewne kierunki i cele, założenia należy sobie wskazać. Jeśli chodzi o uwagi pana radnego Piotra Kusiakiewicza i dotacje. Ta dotacja faktycznie od kilku lat jest na jednym poziomie i mam świadomość, że oczekiwania z drugiej strony naszych wykonawców czy realizatorów tego obowiązku są zdecydowanie wyższe. Natomiast porównując te dotacje w różnych miejscowości, różnych gmin, ta dotacja jest na dobrym poziomie. A biorąc pod uwagę, że korzystając z tego programu rządowego, a mamy dwie opcje i na pierwsze dziecko, i na drugie, i kolejne następne, to jest kwota zawsze około 400, minimum 400 zł aż do 1000, to żłobek, który kosztuje na naszym terenie 900 zł, w zasadzie te dotacje i te programy, które są przygotowane, zaspokajają tą potrzebę w 100%. Więc na chwilę obecną uważam, że no musimy jednak się przyjrzeć sprawie i poczekać, bo nie widzę takiej konieczności. Jeśli chodzi o pytanie o Sowinę Błotną, to powiem tak. W Sowinie Błotnej problem spadku dzieci i odpływu dzieci pojawił się już kilka lat temu. I kilka lat temu, raptem dwa, byliśmy w Sowinie Błotnej, żeby zaproponować nauczycielom ewentualne rozwiązanie, gdyby placówka myślała o rozwiązaniu. Tam z roku na rok dzieci jest coraz mniej. W tej chwili jest 30 parę na przyszły rok. Więc trudno prognozować, że szkoła się utrzyma, biorąc pod uwagę, w jaki sposób jest finansowana, a nie ma możliwości, żeby zmienić sposób finansowania, bo nas do tego, jak przekazujemy środki, zobowiązuje prawo, więc nie ma możliwości tworzenia jakichś wyjątków. Jeśli chodzi o spotkanie w Sowinie Błotnej, zaproponowaliśmy wszystkim nauczycielom, którzy jako jedno główne miejsce pracy mieli właśnie w Sowinie Błotnej, że w roku następnym, jeśli będzie taka potrzeba, to znajdziemy dla nich miejsce w naszych jednostkach. Natomiast mówiłam również o tym, że to będzie jedyny rok, że później już nie będę miała takich możliwości, bo w to miejsce, które stało się wolnym miejscem, jeżeli się nauczyciele nie zdecydują, będziemy musieli już po prostu kogoś przyjąć. Decyzja była taka, ta oferta była uczciwa, natomiast decyzja była taka, że nie, że będą walczyć o szkołę i z pełnym szacunkiem do tej walki też się odnosiliśmy. Natomiast w tej chwili kadry w szkołach naszych, publicznych, to są kadry już żelazne. Nie widzę możliwości uzupełnienia tej kadry, przynajmniej na chwilę obecną, kiedy mamy domknięte arkusze organizacyjne na przyszły rok i w zasadzie nie mamy wakatów, nie widzę takiej możliwości. Być może zdarzy się sytuacja, że ktoś z nauczycieli zaplanuje albo będzie realizował chociażby urlop dla poratowania zdrowia, bądź wydarzy się coś innego, nieprzewidywalnego. Natomiast trudno mi jest powiedzieć i będziemy w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich nauczycieli. Warto też zwrócić uwagę, że w Sowinie Błotnej tylko część, niewiele osób miała to jedyne miejsce pracy jako główne. Większość nauczycieli jednak wpadało na przysłowiowe godziny, żeby zrealizować kilka godzin. Jeśli chodzi o zatrudnienie tych nauczycieli w tej chwili w Taczanowie, pewnie taka możliwość byłaby, gdyby tworzono z dzieci, które wchodziły do szkoły w Sowinie Błotnej, dodatkowe oddziały szkolne czy przedszkolne w Taczanowie. Natomiast klasy w Taczanowie są kilkunastoosobowe, w niektórych przypadkach dwudziestokilkuosobowe, więc w naturalny sposób te dzieci zasilą klasy, które już istnieją. My jesteśmy w pełnej gotowości przejąć dzieci. Jeśli będzie taka możliwość, przyjmiemy również nauczycieli. Na chwilę obecną trudno mi jednak powiedzieć, czy będzie to możliwe od września. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, że będziemy mogli to zrobić, to przecież jak najbardziej na tak. Jak wyglądają kadry w naszych jednostkach? Największy kłopot mamy z psychologami. Mamy możliwość zatrudniania psychologów, jest specjalny algorytm, który wprost wskazuje, ile godzin ten psycholog powinien w szkole konkretnej pracować, natomiast nie ma zasobów. Wprowadzić prawo to jedno, albo możliwość, natomiast przygotować zasoby, które mogłyby realizować to zadanie i to prawo, to drugie. Trzeba powiedzieć, że na rynku pleszewskim i okolicy nie ma psychologów. I powtarzam raz jeszcze, że ostatnie, co bym chciała, to robić eksperyment na dzieciach, wpuszczając do szkoły osoby, do których kompetencji i kwalifikacji nie mam pewności. Powtarzam dyrektorom za każdym razem, kiedy rozmawiamy o takich rozwiązaniach, że na każdą osobę, którą wpuszczamy do szkoły, z którą chcemy współpracować, która ma pracować dla naszych dzieci, patrzymy jak matka i ojciec. Chcielibyśmy, żeby ta osoba pracowała z naszymi dziećmi. Jeżeli jesteśmy pewni, że tak, to tak. Pamiętajmy, że odpowiadamy za dzieci pod każdym kątem. Opiekuńczym, wychowawczym, społecznym i emocjonalnym. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
Pani Elżbieta Chyla, myślę, że już też wypowiedziałam się i chyba, że jeszcze coś mogłabym uzupełnić, to jestem gotowa. Pomocy? Każda opinia, każde orzeczenie, które dochodzą, to są dodatkowe godziny. My z nimi nie dyskutujemy. Jeżeli dostajemy orzeczenie lub opinię od rodzica, a my pośrednio przez dyrektora dostajemy wniosek o określoną liczbę godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to my je musimy zapewnić. To nie jest tak, że mamy pewną pulę i ona się kończy, ona się po prostu rozciąga. Także trudno nawet przewidzieć jakiekolwiek wydatki w tym kierunku albo organizację, bo nie wiadomo, co przyniesie miesiąc albo rok. To zwiększamy za każdym razem liczbę godzin, chyba że istnieje możliwość, bo są takie zajęcia, że dzieci dołączają do grup. To są takie formy pracy z dziećmi indywidualne, ale są również grupowe, czy w małych grupach do 5 osób, w zależności od rodziców. Jeśli chodzi o wypowiedź pani Małgosi Wysockiej-Balcerek i dzieci ukraińskie, w tej chwili to jest od kilku miesięcy poziom około 103-110 osób w szkołach i przedszkolach. W takim piku, kiedy ten konflikt był bardzo agresywny i migracje duże, mieliśmy 170 osób. W tej chwili mniej więcej konstans, osoby z Ukrainy wyjeżdżają, przyjeżdżają, czasami zamieniają się pomiędzy jednostkami. Notujemy ruch, natomiast nie są to jakieś nerwowe skoki. I pani przewodnicząca, pytanie, stanowisko, pozwoliłam sobie odnieść się do tego stanowiska. Dziękuję serdecznie. Stanowisko wysłuchaliśmy. Przystępujemy do podjęcia uchwał w sprawie. A jeszcze, przepraszam, jeszcze Piotr Kusiakiewicz jeszcze raz, tak? Panie Błażej Kaczmarek. Ja pani burmistrz do pani słów odnośnie psychologów. Rozumiem, że jedyną formą zatrudnienia, możliwości zatrudnienia psychologów w szkole jest w tej chwili karta nauczyciela, tak? I tu jest chyba problem. Bo jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to wydaje mi się, że tutaj by się znalazły, ale nie mamy możliwości w szkole zatrudnienia psychologa na kontrakt cywilnoprawny, na umowę cywilnoprawną. Wtedy możliwość zaproponowania konkretnej stawki psychologa i w szkole mógłby pracować, ale na karcie nauczyciela, na takich wynagrodzeniach, a nie innych, no to żaden psycholog faktycznie nie podejmie pracy. I tu jest problem właśnie. I to tutaj powinny być zmiany, tylko one od nas nie zależą, bo to by musiała się zmienić możliwość i była być forma zatrudnienia na cywilnoprawnej umowie. Dziękuję pani przewodnicząca. Państwo burmistrzowie, mam pytanie do pana burmistrza. W ostatnich latach widzimy ogromne inwestycje w szkole podstawowej numer 3 i w szkole w Lenartowicach. Także ogromne pieniądze poszły na remont tych szkół. No, efekt jest naprawdę wspaniały. Odzywają się głosy rodziców, jak i uczniów, przede wszystkim naszej najstarszej szkoły, czyli szkoły podstawowej numer 1. Czy w następnej kadencji mogą liczyć na podobny remont? Dziękuję. Proszę pani radna Wiesława Gil. Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Jeśli dziecko ma problem psychologiczny, to proszę mi powiedzieć, czy co się dzieje w tym momencie, że to dziecko się zgłasza do wychowawcy, do psychologa, czy rodzice zgłaszają? Jaki jest taki tok postępowania takiego czegoś? Czy widzimy sami jako nauczyciele? Takie coś bym chciała wiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz Arkadiusz Ptak. Proszę państwa, ostatnio faktycznie dwie ostatnie realizacje, które były w Trójce i w Lenartowicach, tak można powiedzieć, wyśrubowały wymagania, i nie dziwię się, wymagania rodziców, dzieci, jeśli chodzi o wystrój i wyposażenie szkoły, że my nie tylko w przypadku jedynki, ale przecież dwójka, stary budynek, gimnazjum, również wymaga wsparcia. To myślę, że to jest pytanie do przyszłej rady i do burmistrza, który po wyborach, bo na pewno nie widzę możliwości, żeby te prace się rozpoczęły w tej kadencji. Ja jeszcze też przypominam, że jeszcze jest kwestia w Lenartowicach sali gimnastycznej, bo tworzy nam się olbrzymia szkoła. Widzimy
olbrzymie zainteresowanie rodziców, bo już dochodzimy do problemu w Lenartowicach z dodatkowymi oddziałami. Rodzice widząc jakościowy skok w wystroju i wyposażeniu szkoły, no, zapisują dzieci do przedszkola w Lenartowicach. No i zaczyna nam się trochę robić problem już w ilości tych dzieci. Powiem szczerze, że jak po raz pierwszy przyjechałem na tą budowę w stanie surowym, otwartym, to moje pierwsze pytanie było zarówno do burmistrza Świątek i burmistrza Jędruszka, czy czasem nie przesadziliśmy z metrami kwadratowymi, czy nie za dużo było tego. No, okazuje się, na chwilę obecną pani dyrektor już sygnalizuje z panią burmistrz problem z ilością dzieci, czyli to zainteresowanie, znaczy problem, no nadmiar, to jest radość faktycznie. I pewnie to się samo, takie same inwestycje musimy poczynić w innych pozostałych szkołach. Kowalew, sala gimnastyczna, problem nierozwiązywalny od wielu, wielu lat, mianowicie unoszącego się zapachu na tej sali gimnastycznej. I tak byśmy mogli jechać przez wszystkie szkoły i no, w 15 milionach pewnie byśmy się mieścili, żeby zrobić to w takim standardzie, jakim jest, są te dwie szkoły. Oświacie pan burmistrz myśli cały czas. Proszę, pani burmistrz Izabela Świątek. Ad vocem pani radnej Gil. Jeśli chodzi o diagnozowanie problemów dzieci, to myślę, że diagnozowanie odbywa się dwutorowo. Zarówno rodzic może dostrzegać, że istnieje jakiś problem, ale i nauczyciel w trakcie pracy codziennej, bieżącej również może problemy dostrzec. To jest kwestia dobrej współpracy między szkołą a rodzicami, a na to nie możemy narzekać. No i radzenia ze strony szkoły, jednak wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej, te rady zwykle są przyjmowane przez rodziców do serca i szukają pomocy dla swoich dzieci, więc te spotkania w poradni się odbywają. Natomiast trzeba też powiedzieć, że decyzja o tym, czy rodzic chce przekazać później te informacje, które są zawarte w orzeczeniu niepełnosprawności bądź w opinii, to jest tylko i wyłącznie decyzja rodzica. Jeśli uzna, że nie chce tego przekazać szkole, a w tej opinii w orzeczeniu są konkretne zalecenia do pracy, to szkoła ich nie będzie widziała. Natomiast jeżeli decyzja będzie taka, żeby przekazać, bo rodzic chciałby, żeby ta praca z dzieckiem przebiegała jednotorowo i wspierająco, to wtedy szkoła ma możliwość pracy, ale nie zawsze tak to się dzieje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest pytanie o przerwę, ale myślę, że zrobimy parę uchwał i zrobimy przerwę, dobrze? Także przystępujemy do podjęcia uchwał w sprawie utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego PPL Pleszewskie Przewozy Lokalne. Myślę, że uchwała bardzo ważna, potrzebna. Proszę pana burmistrza o parę słów. Rozmowy między gminami, na początku były to same gminy, później dołączyło do starostwa, trwały kilka lat. No i w pewnym momencie zdecydowaliśmy, wszystkie samorządy zdecydowały, że warto podjąć wysiłek i stworzyć Związek Powiatowo-Gminny, w który się zaangażowało również Starostwo Powiatowe. Zadanie niezwykle trudne. Są dwa modele funkcjonowania związku. Jeden model to jest ogłaszanie przetargów na poszczególne linie autobusowe. I to jest przykład między innymi w Grodzisku Mazowieckim oraz inny model tworzenie własnej spółki komunalnej czy wykorzystywanie spółki istniejącej spółki komunalnej. My najprawdopodobniej pójdziemy w taki model hybrydowy. Część taboru, część linii będzie obsługiwana przez własną spółkę, na inne linie będzie ogłaszany przetarg. Ja już teraz sygnalizuję, tutaj musimy tylko ustalić z panią przewodniczącą taką nadzwyczajną sesję po długim weekendzie majowym, ponieważ będziemy składać wniosek w ramach KPO na zakup nowych autobusów, no i to musi się znaleźć w wieloletniej prognozie finansowej. Nie mamy jeszcze rozstrzygniętej kwestii, jak będzie funkcjonowała ta komunikacja między gminą Pleszew a gminą Dobrzyca, ponieważ tutaj znaczna część obsługi tej linii będzie pokrywała się również z terenem naszej gminy, tak więc mówię, wyzwanie olbrzymie, bo to jest faktycznie dosyć spore wyzwanie organizacyjne. Czasu mało, nie ukrywam, że chcemy wykorzystać środki z funduszu autobusowego, czyli te środki, które pozyskujemy w ramach
w ramach tych naszych funkcjonujących linii PL1, PL1, PL2. Docelowo chcemy ujednolicić ofertę przewozową, mianowicie żeby stawki za bilety autobusowe po poszczególnych gminach były takie same, honorowanie biletów na wszystkich liniach autobusowych, ale to mówię, to jest dosyć skomplikowana materia, czasu niewiele, ale kierunek jest wyznaczony, szkoda tylko, że tak późno. Dziękuję bardzo. Proszę pan Piotr Kusiakiewicz. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, państwo burmistrzowie. Dziękuję panie burmistrzu za tą inicjatywę. To jest pana inicjatywa, żeby taki związek powstał. Taka inicjatywa była oczekiwana od kilku lat. Już wiemy, że na przykład w takich gminach jak Izałki i Chocz jest problem z dostępnością komunikacyjną i na przykład uczniowie klas ponadpodstawowych częściej wybierają Jarocin lub też Kalisz niż Pleszew, dojazd do szkół średnich w Pleszewie, ponieważ były problemy z dojazdem. Mam nadzieję, że to się teraz zmieni i wypracują państwo takie rozwiązania, które znacznie ułatwią życie chociażby tym uczniom. Ale mam pytanie, w jaki sposób, bo zamierzamy przystąpić już do pozyskiwania środków, w jaki sposób będziemy finansować na przykład zakup tych autobusów, czy jakiś już jest w proporcjonalny układ, że każda gmina w jakiejś proporcji będzie to finansowała, czy to jeszcze za wcześnie na tym etapie do przekazania takiej informacji. Dziękuję. Pan burmistrz Arkadiusz Ptak. Ja tylko też uzupełniając determinację w uruchomieniu wspólnej komunikacji, w ogóle komunikacji w innym modelu wykazywał daleko posuniętym zakresie pan burmistrz Dobrzycy. I na samym początku rzeczywiście rozmowy toczyły się między tymi samorządami, później dołączyło starostwo powiatowe. No i tutaj koordynatorem ze starostwa powiatowego jest pan wicestarosta Damian Szwedziak, który analizuje i konsultuje linie autobusowe we wszystkich gminach. W efekcie później przyłączyły się już pozostałe gminy. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o finansowanie z KPO jest dofinansowanie do około 90%. Tak więc my byśmy tutaj kupili na obsługę naszych pleszewskich linii. Nie ma jeszcze rozstrzygnięte kwestii, jak, w jakim zakresie, od kiedy by funkcjonował ten własny tabor, ponieważ rozstrzygnięcie tego konkursu jest dopiero na rok 2024 i to chyba połowa tego roku. Ale tak jak powiedziałem, jest ten model hybrydowy, że na część przewozów będą organizowane normalnie przetargi. I jeśli dany samorząd czy jak związek uzna, że nie warto, żeby pójść w przetarg własną spółką, to być może się normalnie go w drodze przetargu wyłoni taka firma. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Pan radny Grzegorz Jenerowicz, proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Panie burmistrzu, ostatnio mówiłem o odpowiedzi, jaką dostałem na temat tej propozycji mojej w interpelacji na temat funkcjonowania połączeń kolejowych z Kowalewem. Czy ta inicjatywa PPL będzie uwzględniała również możliwość jakiegoś skorelowania połączeń kolejowych do Kowalewa w taki sposób, żeby wykorzystać w pełni możliwości połączeń kolejowych gdzieś dalej od Pleszewa? I czy to będzie tylko i wyłącznie przy pomocy autobusów, czy uwzględnia również pan, zakładam, że to są tylko plany, tak, współpracy z SKPN. I w interpretacji odpowiedzi na interpelację dostałem informację, że są planowane rozmowy z SKPN na ten temat. Czy takie rozmowy już się odbyły, czy to może jakieś propozycje albo ustalenia? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz Arkadiusz Ptak. Do tej pory przeszkodą czy barierą w uruchomieniu komunikacji autobusowej był, no, można powiedzieć, nielegalny parking przed dworcem PKP. Myślę, że w ciągu miesiąca, tak panie burmistrzu, w ciągu miesiąca zostanie zakończony parking w Kowalewie. Będzie zupełny zakaz parkowania autobusów przed dworcem. Państwo zaraz będziecie przyjmowali uchwałę o powierzeniu przez starostwo powiatowe gminie Pleszew w realizacji zadania, czyli urządzenia całego placu przed dworcem PKP.
tam powstanie rondo, czy taka, można powiedzieć, zatoka, gdzie nie będzie możliwości zaparkowania. Priorytet będą miały oczekujące na odjazdy autobusy. No tutaj zdecydowaliśmy już, że PL1, PL2 będzie jednak jeździła do Kowalewa w takim samym cyklu, jak jeździ do tej pory. Po uruchomieniu autobusów z gminy Dobrzyca dojdą dodatkowe kursy dodatkowych linii z Dobrzycy, tak? No bo to jest tak naprawdę to jest podstawowa droga dotarcia z Dobrzycy do Pleszewa przez Kowalew. I wtedy też zakładamy, że te autobusy dobrzyckie, czyli osoby jadące z Dobrzycy, ale również jadące z Pleszewa, będą normalnie mogły korzystać z tego pojazdu. Trudno mi powiedzieć, no mając 28 par połączeń z Poznaniem, żeby w jakiś sposób korelować to, natomiast przy tak dużej częstotliwości autobusów, myślę, że ten czas 15-20 minut to będzie maksymalnie, żeby czekać na odjazd autobusów. Co do SKPL-u, SKPL oczywiście nadal pozostaje, przynajmniej mam taką nadzieję, do rozmowy jeszcze nie doszło z uwagi na pewne okoliczności tutaj rodzinne drugiej strony. Natomiast ja mam inną obawę i cały czas podkreślałem o tej obawie, czy w przypadku zdecydowanie lepszej oferty przewozowej, jaką będzie autobus, który będzie jeździł po całym mieście, w zasadzie po całym mieście, czy ktokolwiek oprócz takich celów rekreacyjnych zdecyduje się na transport koleją wąskotorową. Być może uda się uzyskać porozumienie z SKPL, czy w jakichś takich, w czasie, kiedy ten autobus będzie miał dłuższą przerwę i będzie przerwa w tych autobusach, czy wtedy się nie wszczeli ten kurs, natomiast to będzie dosyć trudne. Tak więc na pewno jest wola nasza dalszego dofinansowania SKPL-u, ale pytanie na ile, mając do dyspozycji zdecydowanie lepszy środek komunikacji z Pleszewem, jednak nie będzie dalszego odpływu z kolei wąskotorowej. Od samego początku podnosiłem tą kwestię. Kiedyś nie było jeszcze w ogóle warunków do tego, żeby uruchomić komunikację autobusową, bo nie było gdzie zakręcić, tak? W chwili obecnej będą warunki, a jednak no, jest ta obawa. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania celem podjęcia uchwały. Za 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Uchwała numer B. Przyjęcie i wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Pleszew na lata 2023-30. Czy tutaj są jakieś głosy, pytania, czy wszystko jasne z uchwały? O, proszę, Piotr Kukiakiewicz. Dziękuję pani przewodnicząca, państwo burmistrzowie. Panie burmistrzu, mam do pana pytanie, jakie cele chcemy osiągnąć w następnych latach. Ten program poprzedni w 2022 roku wygasł. Ale moje pytanie jest zasadnicze, czy będziemy kontynuować program Pleszewski Kociołek? W tym roku program jest wstrzymany i mieszkańcy dopytują się, czy w następnych latach będzie dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Jeśli mam być szczery, to ja nie wiem, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, czym będziemy ogrzewać za lat 5, 10, 15. My w tamtym tygodniu mieliśmy spotkanie na Politechnice Poznańskiej z osobami, które zajmują się projektowaniem obiektów zeroemisyjnych i na pytanie, jaka jest przyszłość, to mówi się o tym, żeby ogrzewać, opalać wodorem. Ale w chwili obecnej to jest tak droga technologia, że nie ma szans na realizację tego w takim zakresie. Tak więc w chwili obecnej nie sądzę, żeby można było dofinansować, czy w ogóle, czy jest powrót do palenia węgla. Wydawało nam się jeszcze kilka lat temu, że to gaz jest tym takim paliwem, który jest najbardziej ekologiczny, który najłatwiej doprowadzić do nieruchomości, nie mając własnego cieplika, bo de facto
centrum miasta i osiedle nie ma własnego cieplika, tak więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy, bo chyba nikt nie ma takiej, nie ma takich danych i takiej informacji, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Dokument jest przygotowywany między innymi po to, żeby starać się o środki finansowe, i to już wiem doskonale, na transport publiczny, tak, na zieleń, na ścieżki rowerowe między innymi, bo to jest ta zrównoważona mobilność miejska, którą my od 4 lat wdrażamy. Tak więc trudno mi powiedzieć między innymi właśnie to spotkanie na Politechnice, gdzie być może tam dostaniemy odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz Andrzej Jędruszek. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, ja myślę, że tutaj w uzupełnieniu tego, co pan burmistrz przekazał, dla nas, patrząc globalnie, nieuniknione są źródła odnawialne. To jest ten kierunek, który myślę, którym będzie podążał świat. Widzimy, co się dzieje i co się działo szczególnie w tym roku, jeżeli chodzi o paliwa kopalne, jak i był problem z dostarczeniem tych paliw chociażby do naszego kraju. Kociołek został przerwany również i z tego powodu, że jest kłopot w naszym mieście, jeżeli chodzi o dostawę gazu. Stacja redukcyjna w Marszewie jest niewystarczająca póki co jeszcze do przekazywania większej ilości gazu, aniżeli dotychczas. I tu problem nie leży po naszej stronie. Nie mamy żadnego wpływu na PGNiG-ę, kiedy ta stacja będzie miała takie moce przerobowe, aby podłączać kolejne posesje w gminie Pleszew. Także tutaj mamy kłopot, który jest poza nami. W związku z tym trudno prowadzić program, nie mając na zapleczu nośnika tego, który żeśmy preferowali. Także myślę, że będziemy szli w kierunku, tak czy inaczej, prędzej czy później, w kierunku właśnie paliw tych odnawialnych. Nawiązując do tego, o czym też mówił pan burmistrz, wodór jest tym nośnikiem, który ma w przyszłości zastąpić gaz ziemny. Również z tego spotkania, które odbyliśmy na Politechnice Poznańskiej, panowie profesorowie stwierdzili, że w tą stronę idzie również gospodarka niemiecka, a wykorzystuje w celu produkcji wodoru te zasoby energii wiatrowej, które mają w nadmiarze, czyli wtedy, kiedy z energii wiatrowej jest nadmiar produkcji, ten nadmiar jest wykorzystywany na produkcję wodoru. Podobnie jest przy energii słonecznej. Z tym, że żeby w ten sposób rozpatrywać, mówię tutaj globalnie, pozyskiwanie energii, trzeba mieć odpowiednie sieci przesyłowe. No i tu mamy kolejny problem, myślę, który jest do rozwiązania też nie na naszym poziomie, tylko na poziomie krajowym. Jeśli patrzymy na te możliwości, które mamy w okolicy Pleszewa, to też te możliwości przesyłowe, jak wiemy, są z pewnym kłopotem, tak? Kłopot jest również, jeżeli chodzi o sterowanie chociażby fotowoltaiką. To też jest problem. Mając kilka czy kilkanaście takich instalacji w pobliżu, w domkach jednorodzinnych, żeby się nie spodziewać skoku napięcia, to pewnie i są ograniczenia wprowadzane przez dystrybutora po to, żeby u sąsiadów nie było to napięcie zbyt wysokie. Dopóki jako kraj, jako państwo nie poradzimy sobie z tego typu problemami, to myślę, że też my nie jesteśmy w stanie na szczeblu gminnym podać jasnych rozwiązań w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze chwileczkę, tak? Pan burmistrz Arkadiusz, tak? Proszę państwa, podstawą to jest termomodernizacja obiektu, tak? No bo my możemy mówić o produkowaniu coraz większej ilości energii, natomiast jeśli jej nie oszczędzimy, to jest problem. No akurat na wspomnianej Politechnice byliśmy na Wydziale Architektury, gdzie akurat spotkaliśmy się z twórcami, projektantami budynku, olbrzymiego budynku Wydziału Architektury, że to nie jest tylko zeroemisyjny budynek, ale więcej produkuje energii niż niskoemisyjny, więcej produkuje niejako energii niż bierze, tak? Niż zużywa. No, to jest olbrzymia ilość elektroniki wykorzystującej różnego rodzaju możliwości. Tak? Postęp przed nami i zmiana myślenia.
Dziękuję bardzo. Nie widzę już więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania uchwały. Zamyśliła się. Za 19 radnych, przeciw 0, 1 głosu brak. A pan radny tak, zwalniał się. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta i uchwała C. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 2000 kalendarzowego, które kończą 6 lat w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Pleszew. I tutaj pani burmistrz woli wyjaśnienia króciutko. Uchwała jest dostosowaniem do aktualnego wskaźnika waloryzacji, który został obwieszczony przez ministra edukacji i nauki i wskazuje wartość kwotową pobytu dziecka, którą trzeba uiścić za pobyt dziecka poza podstawą programową. Czyli każde dziecko bezpłatnie, zgodnie z przepisami prawa nadrzędnego, przebywa w przedszkolu 5 godzin w podstawie programowej. Każda kolejna godzina to jest opłata, która zaczynała się od kwoty złotówkowej. W tej chwili proponujemy na poziomie 1,30 zł, bo jest taka możliwość. Wzrost od poprzedniej stawki jest na poziomie 16 groszy. To powoduje, że dla rodzica zmiana miesięczna w opłacie za godziny powyżej podstawy programowej, na przykład do 8 godzin, jest rzędu 10 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Eryk Koptuń. Dziękuję za udzielenie głosu. Tutaj mi się wydaje, że pani burmistrz częściowo odpowiedziała, bo moje było pytanie, jaka jest w tej chwili wysokość opłaty za godzinę ponad tych 5 godzin podstawowych. I tu usłyszałem, że złoty 16 jest w tej chwili u nas, tak? Tak. Czy złoty 14, pani... przepraszam. Okej, okay, w tej chwili mamy. Okej, okay, nie. Czyli to już jest któraś waloryzacja, to nie jest pierwsza, tylko już kolejna waloryzacja. Okej, okay, dobra. Czyli podnosimy od wskaźnik ten waloryzacji. No. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Właśnie widzę. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0, jeden radny nieobecny. Dziękuję bardzo. Jeszcze też prosta uchwała. Zmiana uchwały w sprawie programu współpracy miasta i gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. I tu znowu chodzi o tak, środki, które wpłynęły. Pani burmistrz. Uchwała, o której mówimy, to w zasadzie czynność rachunkowa, przesunięcie środków, które zostały niewykorzystane w roku 2022 na rok 2023 na konkretne działania związane ze współpracą ze stowarzyszeniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów. A nie, pan Grzegorz Jenerowicz, proszę. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, takie tylko pytanie, bo te pieniądze, rozumiem, są, to jest 150 tysięcy z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy mogłaby pani przypomnieć, jaka to jest kwota w całości, jeżeli chodzi o te zezwolenia? Jeżeli ma pani taką informację. Proszę, pani burmistrz. Na rok 2023 to jest 500 tysięcy złotych, zwiększone o to 150. W tym paragrafie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0, jedynego głosu brak. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta i teraz krótka 10-minutowa przerwa. Co za krótka?
Gosia Wysocka gdzieś poszła. Nie widzę. Aha. Państwo radni, proszę zająć swoje miejsca. Gosiu. Ty proszę. Rozpoczynamy drugą część sesji. Przystępujemy do uchwały E. Udzielenia pomocy powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na temat zadania przebudowa ulicy Armii Poznań w Pleszewie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Lipową, Malińską i ze skrzyżowania typu rondo. Tutaj myślę, że wszystko jasne. Pan burmistrz tylko powie publicznie do mieszkańców. Miasto i gmina Pleszew dofinansowuje to zadanie w kwocie 1 300 000 zł. To nie jest tylko dofinansowanie do drogi i ścieżki rowerowej, ponieważ w ulicy będzie przebudowywana kanalizacja sanitarna. No i to jest zadanie i wodociągowa, to jest z kolei zadanie własnej gminy, stąd też my w całości pokrywamy koszty tej infrastruktury, natomiast do ścieżki rowerowej 50, a do drogi 30. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym temacie? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania uchwały. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 radnych brak, zwalniali się. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Uchwała następna. F. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie przebudowy sieci dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Pleszew. To jest tutaj droga w Kowalewie i tutaj też proszę pana burmistrza o zabranie głosu. To jest sama, proszę państwa, nakładka ulicy Dworcowej od drogi krajowej do dworca kolejowego. Zakładam, że nasz dworzec kolejowy, i tutaj chcę poinformować, że od 12 czerwca rozpoczynają się prace na dworcu, na peronie pierwszym dworca kolejowego, ale inwestorem tam będzie PKP PLK. Tutaj akurat no, szczęśliwie udało się zakończyć to powodzeniem. Trwają jeszcze rozmowy w sprawie remontu samego dworca, ale to już jest inna spółka. No i liczymy na to, że poprawa tej drogi od drogi krajowej spowoduje, że trochę odciążymy Chrobrego i inne drogi dojazdowe do samego dworca. Tak? I w połączeniu z tą następną uchwałą, uchwała, która tam będzie G, gdzie przejmujemy zadanie, o którym wcześniej mówiłem, zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w Pleszewie, tworzymy naprawdę warunki do tego, żeby no, do Poznania podróżować w 55 minut, a nie w półtorej godziny czy w godzinę 40. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania tutaj do tej pierwszej do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Za 16, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 radnych nieobecny. I dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. I uchwała G, o której też już pan burmistrz powiedział, czyli przejęcie przez miasto i gminę Pleszew od powiatu pleszewskiego realizacji zadania pod tytułem zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w Pleszewie. Pytania są, czy uwagi jakieś? Proszę pan radny Grzegorz Jenerowicz. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, takie pytanie, bo pewnie ta inwestycja nie będzie tego obejmowała, ale chodzi mi o skręt w ulicę Dworcową z Kowalewa przy dawnej mleczarni. Czy na przyszłość, jak będziemy się tym zajmować, czy można by już teraz jakoś zaplanować, żeby tam była możliwość prawoskrętu, bo ten dojazd w takich krytycznych warunkach, jak na przykład są zamknięte szlabany, jest utrudniony. To jest taka uwaga na przyszłość, ale może już warto o tym pomyśleć, skoro trwa przebudowywanie ulicy Dworcowej. Dziękuję. Tak mogę? Tak, proszę, pan burmistrz. Tylko Dworcowa w Kowalewie jest taką L-ką. My mówimy o tej części od drogi krajowej do dworca, czyli
do wąskotorówki, tak więc to jest ta dworcowa. Tak, tak proszę, pan, proszę jeszcze pan radny Grzegorz Jenerowicz. Może sprecyzuję, chodzi mi o to, jak jedziemy 70. pułku piechoty, tak? Tak. Chodzi mi o to, żeby na przyszłość o tym pomyśleć, bo tam... Tak. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pan radny Karol Szechyński. Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, państwo burmistrzowie. Chciałem tutaj dodać odnośnie właśnie dworca PKP w Kowalewie, że tutaj właśnie na terenie naszej gminy, myślę, że to jest bardzo dobry przykład, modernizujemy, że tak powiem, przygotujemy te miejsca parkingowe. Chcemy, żeby z Pleszewa można było jeździć w 55 minut. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład, w jaką stronę powinny iść ogólnie tutaj starania całego kraju w tym, żeby rozwijać kolej. I jak widzimy, jeżeli my możemy z Pleszewa na tych starych torach jeździć 55 minut, chciałbym zwrócić uwagę, jaki problem nas dotyczy, czyli tworzenie jakby nowych połączeń, które będą jakby przelatywały przez naszą gminę, tak zwane te szybkie pociągi, które tak na dobrą sprawę, nawet tutaj z tego punktu widzenia widać, że no nie mają jakby racji bytu i stworzą więcej być może szkód niż pożytku. Wiemy, jak mieszkańcy też na to reagują, ile musi być wyburzeń. Także mam nadzieję, że tutaj na tej sprawie można to pokazać, że można jakby inaczej, mniejszym kosztem osiągnąć dużo więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Renata Garszczka, proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, ja bym sobie tutaj również to, co robi gmina, po prostu przejmując również całą tą inicjatywę wokół dworca, chciałabym, ażeby również po prostu PKP, myślę, że to jest własnością przewozy regionalne, żeby również wyremontowało dworzec, bo kiedyś po prostu przewozy były również po prostu w moim wydziale i proszę państwa, tyle pism, które wymieniałam właśnie z PKP, będziemy robić do tej pory, po prostu dworzec jest niezrobiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 głosów brak. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta i uchwała H. Uchylenie uchwały Rady Miasta i Gminy Plesze z 21 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewie. I tu proszę pana burmistrza Jędruszka o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Chodzi o taką uchwałę, o którą wnioskował jeden z naszych przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości w śródmieściu miasta. Miał tam problem z porozumieniem się w sprawie pozwolenia na budowę. W związku z tym, że istniało zagrożenie, że tego pozwolenia i swoich zamierzeń inwestycyjnych nie będzie mógł zrealizować, wywołana została ta uchwała, jednakże ten obiekt został wybudowany, zakończony, odebrany, w związku z czym ta uchwała jest niepotrzebna. Natomiast tutaj pokazujemy też współpracę z naszymi przedsiębiorcami, wychodzimy naprzeciw i w razie W mieliśmy możliwość dokonania właśnie takich zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej uwag, czy ktoś chce zabrać w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 głosów brak. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Uchwała, dziękuję. Uchwała i uchylenie uchwały też w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Proszę bardzo, czy tutaj są jakieś pytania do tej uchwały? Nie ma, uchwała prosta, bo to zmiana. Przystępujemy do głosowania.
za, 16 radnych przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak 4 głosów. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. I uchwała J. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Pleszew na lata 2023-2035. I tu proszę panią skarbnik o zabranie głosu, dlatego że tu jest autopoprawka. Szanowni państwo, pozwólcie, że omówię łącznie autopoprawki z uwagi na to, iż autopoprawka do budżetu ma wpływ na autopoprawkę do wieloletniej prognozy. Z uwagi, iż od momentu przekazania państwu materiałów do dnia sesji wpłynęły nam środki na zwrot części podatku akcyzowego. Jest to kwota 953 187 zł i 31 groszy. Ona jest po dochodach i po wydatkach prezentowana. Kolejną kwotą, jaką otrzymaliśmy, to jest 150 991 zł i ona jest z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci ukraińskich w ramach Funduszu Pomocy. 18 620 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt pod nazwą Poznaj Polskę, polegającym na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. I tutaj w tym projekcie bierze udział nasza szkoła dwójka. I 18 360 zł otrzymaliśmy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego. I jeszcze dodatkowe zmiany z naszego budżetu, jeżeli chodzi o wydatki, zwiększamy o kwotę 228 tysięcy z przeznaczeniem na umowę na drugie półrocze w zakresie transportu zbiorowego linii PLA. Do placówek oświatowych, tutaj z uwagi na występujące awarie, jest też kwota przeznaczana, to już w autopoprawce państwo macie szczegółowo wskazane. 400 tysięcy zwiększamy na opłaty za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego i drogowego. I tutaj tylko przypomnę, że nadal jeszcze, szanowni państwo, my korzystamy z tej sprzedaży rezerwowej. To nie jest sprzedaż po przetargu. I 800 zł to jest na, też na potrzeby sołectw i osiedli, ale na siedziby tych placówek. I wydatki majątkowe zwiększamy o 50 tysięcy na zadanie zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w miejscowości Kowalew. I szanowni państwo, z uwagi na te zmiany w wieloletniej prognozie mamy korektę w zakresie załącznika numer 1 tej części finansowej, gdzie z uwagi na otrzymane dochody, czyli na podatek akcyzowy z Funduszu Pomocy na Edukację Dzieci Ukraińskich, jak i też z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przeprowadzenie realizacji zadania w zakresie wycieczki, i środki, które pozyskaliśmy w ramach funduszu covidowego na dodatek węglowy powodują, że ta korekta musi być wprowadzona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, głosy w dyskusji co do autopoprawki? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Pleszew na lata 2023-2035. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 głosów brak. Autopoprawka została przyjęta. Dziękuję bardzo. Teraz przystępujemy do głosowania uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Już z tą autopoprawką. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 radnych nieobecnych. Uchwała z autopoprawką została przyjęta. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do głosowania autopoprawki do uchwały budżetowej miasta i gminy. Proszę, pan burmistrz? A nie, no dobrze, proszę, pan burmistrz Jędruszek. Ja tylko bym chciał, pani przewodnicząca, szanowni radni, chciałbym wyjaśnić rzeczy, które były na komisjach poruszane. Na komisji budżetowej radny Kaczmarek pytał o kwotę, która była przesunięta w wysokości 39 tysięcy złotych na
ekspertyzy. Jest to kwota, która jest przeznaczona na pozwolenia wodnoprawne, które będą realizowane dla naszych separatorów oczyszczających wodę opadową z dróg. Jest ich 12 sztuk. Jeśli potrzeba, to wymienię gdzie. Nie ma takiej potrzeby, w porządku. Druga rzecz to, o czym już pani skarbnik mówiła, chciałbym też przekazać informację na temat energii elektrycznej. Proszę państwa, w zeszłym roku byliśmy w grupie zakupowej na zakup energii elektrycznej. Ta grupa zakupowa niestety nie uzyskała żadnej oferty, w związku z czym na ten rok byliśmy zmuszeni podpisać umowy rezerwowe z Energą. W normalnych warunkach, czyli nas niedotyczących, ta energia kosztowałaby 2 zł 63 grosze netto, czyli ponad 3 zł za kilowatogodzinę brutto. I takie faktury otrzymujemy. My żeśmy złożyli oświadczenia odpowiednie po to, aby uzyskać ochronę i ta kwota za kilowatogodzinę powinna wynosić 79 groszy za kilowatogodzinę, a więc około 1 złotówki brutto. W związku z tym, że niestety, ale Energa nie dopatrzyła się, że takie oświadczenia żeśmy złożyli, więc w większości te faktury, które przychodzą obecnie Energii, są na kwotę trzykrotnie wyższą, aniżeli powinny być wystawiane. My oczywiście reklamujemy te faktury. Przychodzą kolejne faktury korygujące. Na razie odpowiedzi tylko mailowe, że uwzględnione są te nasze reklamacje. Natomiast no, po fakturach korygujących my musimy, niestety mamy dodatkową pracę, bo musimy rozksięgować z jednej strony te faktury podwyższonej wartości, z drugiej strony po otrzymaniu faktur korygujących rozksięgować te faktury korygujące, rozpisać i tak dalej. No niestety dotyczy to nie tylko samego urzędu, ale dotyczy to również naszych jednostek, chociażby naszej spółki Sport, która podobną fakturę trzykrotnie wyższą otrzymała na nasz basen. W tej chwili ta faktura jest, ma dotrzeć faktura korygująca, bo uwzględniona została również reklamacja. Natomiast żeby złożyć reklamację i żeby w ogóle procedura mogła być wdrożona, niestety my tą podwyższoną opłatę musimy najpierw uiścić, a później po reklamacji ewentualnie ubiegać się o zwrot tych finansów. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, stąd też te zwiększone wartości, o których pani skarbnik mówiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To przystępujemy do głosowania autopoprawki, którą pani skarbnik już omówiła przy wieloletnim prognozie. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 radnych nieobecnych. Dziękuję bardzo. Autopoprawka została przyjęta. Teraz przystępujemy do głosowania uchwały budżetowej miasta i gminy Pleszew na lata 2000 już z tą autopoprawką. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 radnych nieobecnych. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Na tym kończy się część uchwał. Sprawy różne i tutaj proszę pana burmistrza. Chcę trochę kilka słów na temat wielofunkcyjnego centrum rozwoju. To jest jakieś takie niezdrowe emocje temu towarzyszą. Również te pytania ze strony radnych padają. W związku z tym kilka słów wyjaśnienia. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, i to wielokrotnie podkreślałem, w którym momencie decydujemy się na zrobienie czy wybudowanie wielofunkcyjnego centrum rozwoju. Kiedy tak naprawdę zrealizowaliśmy podstawowe, elementarne potrzeby w tym mieście, czyli edukacyjne, mieszkaniowe, drogowe. Oczywiście do zrobienia jest jeszcze sporo, natomiast uważam, że to, co przyjęliśmy na samym początku kadencji, jest konsekwentnie realizowane. Druga rzecz to te osoby, które były na wtorkowej konferencji
wiedziały i usłyszały po raz kolejny, że są cztery filary rozwoju miasta. Edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie i rynek pracy. O ile o edukacji dzisiaj mówiliśmy sporo, o mieszkalnictwie też mówiliśmy. Myślę, że tutaj w zakresie zdrowia nie trzeba w ogóle mówić z uwagi na pozycję i sposób funkcjonowania Pleszewskiego Centrum Medycznego. Rynek pracy, proszę Państwa, również w tym zakresie zgodnie z prawem i mając takie możliwości, a nie inne, to wsparcie pleszewski biznes uzyskuje. Chodzi mi z jednej strony o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej, proszę Państwa, jest w trakcie opracowywania 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy tak skąpej obsadzie wydziału opracowujemy 16 planów plus dosyć radykalną zmianę studium. Powtórę, budowanie dróg, uzbrajanie terenów, które budzi również kontrowersje w społeczeństwie, ale stwierdziliśmy, że jeżeli chcemy poszerzyć bazę podatkową, jeżeli faktycznie mają powstawać nowe miejsca pracy, w takim zakresie, jakim możemy, powinniśmy to wsparcie udzielić. Samo, proszę Państwa, samo wielofunkcyjne centrum rozwoju to przede wszystkim miejsce, gdzie chcemy stworzyć warunki do rozpoczynania działalności gospodarczej. Chcemy również, żeby była tam przestrzeń coworkingowa, czyli mówiąc wprost, w sytuacji, kiedy praca zdalna, praca hybrydowa będzie się rozwijała, bo po pandemii widzimy, że to jest raczej trwała tendencja, trwały trend, będzie zapotrzebowanie na tego typu przestrzeń. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli mamy te trzy nogi, cztery w zasadzie, łatwiej nam będzie, jeśli nie pozyskać nowych mieszkańców, nowych pracowników, to również zatrzymać tych, którzy chcą z tego miasta, z tej gminy wyjechać. Są znane przypadki firm w Pleszewie, które mają zatrudnione po kilkudziesięciu pracowników, którzy funkcjonują na zasadzie pracy zdalnej. I to jest ten element ważny. Nie ukrywam, że tam ma być również zaplecze gastronomiczno-konferencyjne, ale przede wszystkim, proszę Państwa, uzupełnienie oferty spółki Sport Pleszew. Spółka Sport Pleszew średnio kilka razy w roku dostaje zapytania, ostatnie zapytanie ze Śląska Wrocław, z drużyny koszykówki, na temat możliwości skorzystania z obiektów sportowych w Pleszewie. One są na wysokim poziomie, ale podstawowa przeszkoda jaka jest? Brak hotelu. To jest komercyjny, oczywiście wynajem komercyjny obiektów sportowych, zapleczem hotelowo-gastronomicznym i w zasadzie już rozmowy się na tym kończą. Tak więc mam nadzieję, w zasadzie przekonanie, że ten cały będzie na tyle dochodowe, żeby niwelować koszty związane z funkcjonowaniem parku wodnego Planty, bo wiem doskonale, że park wodny Planty w połowie jest dofinansowany z budżetu miasta i gminy Pleszew. No i sumarum, proszę Państwa, to są nowe miejsca pracy. Zakładamy, że to będzie około 10-15 osób docelowo, która będzie zatrudniona w tym obiekcie. Proszę Państwa, czy to są duże pieniądze? To są duże pieniądze, ale przypomnę, 12 lat temu, kiedy był rozstrzygany przetarg na park wodny Planty, czy park wodny Planty kosztował 23 miliony złotych. 12 lat temu. To proszę zwrócić uwagę, jakie to były wówczas pieniądze, jaka skala, tak? I wtedy też to budziło olbrzymie kontrowersje, czy jest potrzebny, czy aby przecież jest podobny, czy no, jest pływalnia pod Pleszewem, tak? Natomiast myślę, że po 10-12 latach nikt nie kwestionuje zasadności i chyba nikt nie widzi możliwości, żeby na mapie Pleszewa, powiatu pleszewskiego taki obiekt nie funkcjonował. Ale to była odwaga ówczesnych władz, mojego poprzednika i Rady Miejskiej, która podejmowała wówczas decyzję o budowie basenu za 23 miliony złotych.
11-12 lat temu, tak? To nie są ceny sprzed roku, sprzed dwóch, 12 lat temu. I przypomnę sobie, przypomnijcie sobie Państwo, jak otworzyliśmy przetarg na basen otwarty, który miał być wykorzystywany 2 miesiące w roku, gdzie cena była 23 miliony, gdzie odstąpiliśmy, tak? Gdzie kierowaliśmy się racjonalnym podejściem do wydatkowania środków finansowych. I teraz pytanie, czy to jest jakaś realna konkurencja dla lokalnego biznesu. Wyszliśmy, proszę Państwa, z założenia, że skoro przez 30 lat w samym mieście nie powstał tego typu obiekt, chyba raczej nie słyszę o tym, żeby coś takiego powstało. Kiedy słyszymy o takiej potrzebie, kiedy robimy rozeznanie rynku, bo to nie jest tak, że usiedliśmy w czterech ścianach, stwierdziliśmy, o, robimy budowę hotelu, czy wielofunkcyjnego centrum rozwoju, bo nie sprowadzajmy tego budynku tylko do hotelu, tak? Bo to jest tylko jeden z elementów. Są przeprowadzone analizy, gdzie przy 30-40% obłożeniu, a przy chociażby tej spółce Sport Pleszew ono będzie to generować zyski. Podobnie możemy zadać pytanie, czy sale wiejskie są konkurencją dla restauracji. Proszę Państwa, tylko do dnia dzisiejszego, od stycznia, podpisano 31 umów na komercyjną wynajem sal wiejskich. W tamtym roku, od sierpnia, było tych umów 43. Czyli można zakładać, że ponad 100 imprez komercyjnych, bo przypomnijmy, że podpisujemy umowy z dzierżawcą tylko na imprezy komercyjne. To nie są imprezy organizowane przez sołectwa, to nie są zebrania rady rodziców, to nie są zebrania rad sołeckich. To są imprezy komercyjne, gdzie ktoś wchodzi i korzysta z nich, no tak jak można powiedzieć, jak z restauracji. Czyli ponad 100 imprez w roku, które są wykorzystywane na te cele. Oczywiście można zadać pytanie, czy sala wiejska powinna generować środki i być konkurencją dla restauracji. No bo gdyby nie było tych sal wiejskich, pewnie te uroczystości by się odbyły w restauracjach, tak? Tak można domniemywać. I do całego przetargu. Proszę Państwa, przetarg był podzielony na dwa zadania. Pierwsze, proste usunięcie kolizji energetycznej. Wystartowały dwie firmy, żadna z Pleszewa. Drugie zadanie, no już budowa samego wielofunkcyjnego centrum rozwoju. Przypomnę, że mamy dotację do wykorzystania blisko 11 milionów złotych. Dodatkowo, proszę Państwa, nie jest rozstrzygnięta kwestia VAT-u. Jeżeli, a według nas ten VAT jest do odzyskania, to jest kwota około 4 milionów złotych. Czyli tak naprawdę dysponujemy kwotą 15 milionów złotych. Dodatkowo, proszę Państwa, są negocjacje cenowe. W przetargu, które ogłosiliśmy, zapisaliśmy możliwość negocjacji cen. Jeżeli te wszystkie 5 ofert, które spełnią wymogi formalne i będą chciały podejść do negocjacji cenowej, zakładam, że te ceny się jeszcze obniżą. Z czego ta zwyżka wynika? No, przed otwarciem ofert byłem niepoprawnym optymistą, tutaj bardziej realnie podszedł do tego burmistrz Jędruszek, całe szczęście, państwo inżynier. I w zasadzie trafił co do złotówki, proszę Państwa, w porównaniu z tą kwotą i z tym zakresem, który był ogłaszany przetarg. W międzyczasie wpłynęło szereg zapytań dotyczące pewnego rozwiązania dotyczącego między innymi z klimatyzacją i rozszerzyliśmy to zadanie właśnie o ten element. Zmieściliśmy się w kosztorysie, ale drugie zadanie, które miało być realizowane w okresie późniejszym, wymagałoby rozebrania dachu już wybudowanym budynku. Tak więc uznaliśmy, że to urządzenie, stacja klimatyzacyjna, tak, będzie uwzględniana w tym momencie. Tak więc ja uważam, że kwoty zaproponowane, one są rynkowe. Oczywiście no zawsze mogły być taniej, ale tanio to już było. Widzimy to na przykładzie chociażby tych inwestycji, które realizowaliśmy 2, 3, 4 lata temu, tak. Te ceny są już nieosiągalne, one widzimy po materiałach budowlanych, one trochę mają korekty, ale czy one spadły sprzed wybuchu wojny? One już nie spadły i już nie spadną, tak? I mając do dyspozycji, proszę Państwa, dotacje plus potencjalny zwrot VAT-u i generowanie dochodów w przyszłości, uważam, że
jak najbardziej jest to zasadne. I tu wracam do samego początku, że już chyba jesteśmy na takim etapie podejmowania konkretnych, kontrowersyjnych decyzji. Oczywiście budując drogę, ona rzadko kiedy jest kontrowersyjna, choć ulica Przemysłowa w Kowalewie była taką kontrowersją. Natomiast jeśli myślimy o rozwoju Pleszewa, nie w kategorii roku, dwóch, pięciu, ale właśnie o tych elementach, o których mówię, musimy podejmować trudne, nie wiem czy niepopularne, ale trudne zadania. Zwłaszcza, że te najważniejsze, podstawowe, elementarne potrzeby zaspokoiliśmy. Oczywiście każdy w tym momencie mieszkaniec drogi, która nie jest zrobiona, może się odezwać, a moja droga jest dziurawa, nie mam w ogóle drogi, nie mam chodnika, ma rację. Tak? Z jego punktu widzenia to jest fanaberia. Natomiast patrząc całościowo, jest to zupełnie inna sprawa. Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowna Rado, szanowni goście i Państwo burmistrzowie, przed kilkoma dniami mieliśmy oficjalne otwarcie przepięknego parkingu między ulicą Ogrodową i Targową. I zaraz po tym wydarzeniu trafiło do mnie kilka, powiedziałabym może nawet kilkanaście osób z takimi głosami negatywnymi, niezadowolonymi, dlaczego przy okazji takiej dużej inwestycji nie zrobiona została ulica Strumykowa, gdzie to jest w stosunku do całości skrawek, a chcemy budować za grube miliony centrum rozwoju z hotelem, a nie starczyło pieniędzy na to. Ponieważ my radni wiemy, jaki był powód tego i każdemu z osobna mieszkańcowi możemy to tłumaczyć, chociaż jest to czasami trudne, miałabym gorącą prośbę do burmistrzów, żeby na forum, no chociażby dzisiaj tutaj, w tej chwili, gdzie ogląda nas pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób i może w mediach społecznościowych, aby wytłumaczyć tę kwestię, dlaczego ta ulica Strumykowa nie została zrobiona. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz Andrzej Jędruszek. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, może na początek odpowiem na to pytanie. Proszę państwa, mieliśmy całość koncepcji przebudowy tej części miasta, łącznie z ulicą Strumykową. Natomiast w związku z tym, że nie mamy prawa dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, a innymi słowy mówiąc, nie są uregulowane stany prawne. Czyli część tej drogi, tej ulicy nie jest miasta i gminy. A w związku z tym, że są tam spadkobiercy, trwają w tej chwili prace nad tym, aby ten grunt przejąć. Nie mieliśmy ze strony formalnej możliwości przebudowy tej drogi. Stąd też no jest taka sytuacja, jaka jest. W momencie, kiedy stan prawny tych działek, na których znajduje się droga, zostanie uregulowany, dokończymy tą inwestycję. Na dzień dzisiejszy ze względów formalnych jest to po prostu niemożliwe. Natomiast pani przewodnicząca, korzystając jeszcze z głosu, chciałbym też przekazać informacje, które być może zainteresują niektórych radnych. Te, o których na wstępie mówił pan burmistrz. Mianowicie jakiś czas temu wpłynął już wniosek do gminy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy dwóch biogazowni. One są proponowane do zlokalizowania przy drodze w kierunku Baranówka. Jedna z tych biogazowni opisana jest jako typowo rolnicza, czyli korzystająca z kukurydzy, natomiast druga jest opisana jako biogazownia większa i ona ma korzystać z wkładu jako tego energetycznego. Są to odpady bio, określone ogólnie jako bioodpady komunalne i kukurydza. To jest jedna informacja. Taką informację o wpływie takiego wniosku żeśmy przekazali również do przewodniczących osiedli, jak i do sołectw sąsiednich, tak żeby sołtysi również wiedzieli, jak wygląda sytuacja i że coś takiego wpłynęło. My na razie nie podjęliśmy decyzji w tej kwestii, dlatego że również opracowujemy dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast wpłynęły już dwa monity od osoby wnioskującej w tej sprawie. Druga informacja
to taka, że również wpłynął do nas wniosek o lokalizację wieży telefonii komórkowej. Jest to wniosek przy ulicy Piaski w okolicy naszej przepompowni ścieków. Także to jest gwoli też informacji dla Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Grzegorz Jenerowicz. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Pani radna poruszyła kwestię parkingu przy Biedronce. Ja bym jeszcze chciał do tego nawiązać. Przy Biedronce powstały stanowiska dla rowerów. Bardzo ładnie zresztą. Tam są tylko dwa stojaki. One starczają tak na dobrą sprawę dla dwóch rowerów. I z tego co zauważyłem, czterech przepraszam. Z tego co zauważyłem, rowery są parkowane przy miejscu na kosze. No i to się skończy tym, że tej zieleni za chwilę tam nie będziemy mieli. Przyznaję, że prywatnie rozmawiałem już z wiceburmistrzem na ten temat i czy dałoby się coś z tym zrobić, bo myślę, że to by było celowe, żeby zadziałać, żeby tam się pojawiło więcej tych miejsc parkingowych. Dla rowerów, przepraszam. I zostanę w temacie. Panie burmistrzu, mamy pocztę przy ulicy Sienkiewicza. Ja wiem, że jak ulica Sienkiewicza, to zaraz się pojawi problem, czy chodnik, czy ulica, czy parking, ale miasta? To myślę, że to by było proste, bo to jest poczta w centrum miasta i myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby była ta poczta dostępna również dla tych, którzy chcą iść po linii polityki pana burmistrza, czyli zdrowo dotrzeć do poczty, czyli pieszo albo rowerem, żeby ten rower było gdzie tam postawić. Chodziłoby o jedno parkingowe samochodów, żeby poświęcić na rowery. To by było tam dosłownie chyba 10 tych miejsc rowerowych, to by nie była wielka strata dla samochodów, a myślę, że ułatwiłoby poruszanie się tam tym ludziom, którzy rzeczywiście mają niedaleko do dotarcia, ale chcą wsiąść na rower, a nie do samochodu. Aha, taka uwaga, wczoraj w nocy zauważyłem, że nie działa znowu inteligentne przejście przy ulicy Wojska Polskiego. Światła świecą, ale nie włączają się jak ktoś wchodzi na drogę. A znowu coś tam nawaliło. I jeszcze jedna sprawa, tak chciałbym nawiązać do początku, bo spytałem panią burmistrz o jej stanowisko w sprawie sprzedaży alkoholu, tak? I mnie bardzo zadowoliło stanowisko pani burmistrz, bo widzę, że pani czuje sprawę i chce walczyć o to, żeby alkohol nie był problemem w naszym mieście. Także potem ta dyskusja poszła trochę nie w tym kierunku, także już do tego nie nawiązywałem. Natomiast mówienie o tym, że państwo powinno coś zrobić, to jest trochę umywanie rąk, proszę państwa. Ja tak na to patrzę, że się pojawiła kwestia stacji benzynowych, które znalazłem przed chwilą w internecie. Jeżeli ograniczamy sprzedaż alkoholu w porze nocnej, dotyczy to również stacji benzynowych. Tutaj nie widzę problemu. Przyznaję, że sprzedaż alkoholu przez największą spółkę Skarbu Państwa, to jest największy dystrybutor tragedii ludzkiej, proszę państwa, moim zdaniem, to jest skandal, tak? Ale bez względu na to, czy jest takie prawo, czy nie, my możemy to ograniczyć również tym, że będziemy wprowadzać ograniczenia na przykład. Ale to tylko taka uwaga, żebyśmy od razu na początku nie wylewali dziecka z kąpielą, że to nie nasza sprawa, tylko sprawa. Dziękuję. No, proszę pan burmistrz Andrzej Jędruszek. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, tą kwestię, jeżeli chodzi o miejsca do parkowania rowerów przy nowo otwartym parkingu, już żeśmy rozpatrywali. Jest tam miejsce takie, które bez kłopotu może być przeznaczone na miejsca do parkowania rowerów i w najbliższym czasie tą kwestią się zajmiemy. Być może to przez jakieś małe przeoczenie tych miejsc jest tak mało. Natomiast no, tą kwestię naprawimy z pewnością w najbliższym czasie. Co do Sienkiewicza, ja myślę, że też jest to kwestia warta uwagi. Przypatrzymy się temu, jak można zorganizować tam miejsca parkingowe, tym bardziej, że to nie tylko poczta, obok jest Energa, do której też dojeżdżają klienci, a to jest też takie miejsce, gdzie w innych celach być może nasi mieszkańcy chcieliby dojechać również rowerem. Także kwestia warta uwagi, myślę, że jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, to będzie to niebawem załatwiona sprawa, natomiast w drugiej musimy się przyjrzeć, jakie są możliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Karol Szychyński. Chciałem się zapytać odnośnie tych biogazowni, czy można dostać na maila informacje na temat wielkości i tych mocy
przerobowych tych biogazowni i czy to rozumiem, że wpłynął wniosek na budowę, o warunki zabudowy, czy wpłynął też wniosek na decyzję środowiskową? Dziękuję. Proszę, pan burmistrz Jędrusik. Ja myślę, że proszę państwa, jeżeli ktoś jest zainteresowany w szczegółach, jeżeli chodzi o dokumenty, nie ma żadnego kłopotu, żeby podejść piętro wyżej do Wydziału Architektury i tam przejrzeć dokumenty, które zostały złożone. Także zapraszam, tam w szczegółach możecie państwo zajrzeć, czym jest rzecz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz Izabela Świątek. W odniesieniu do spraw związanych z uzależnieniami alkoholem chciałabym tylko zasugerować, że chyba najlepszym rozwiązaniem w naszej sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie osiągnąć kompromisu, jest jednak przygotować się do merytorycznej dyskusji. Stąd taka propozycja z mojej strony już przygotowania w tym kierunku, żeby w porozumieniu z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, pod które podlegamy, przygotować dla państwa, dla całej komisji osób zainteresowanych kilka dedykowanych szkoleń w tym zakresie, żeby móc później rozmawiać o faktach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze ktoś w wolnych głosach i jeszcze o tej sesji? Tak, proszę, pan burmistrz. W uzgodnieniu z panią przewodniczącą, ja przepraszam, że w takim trybie nagłym, ale w chwili obecnej jesteśmy na etapie kompletowania materiałów do aplikowania o te autobusy między innymi. I najprawdopodobniej 9 maja o godzinie 8, ale w wersji online byśmy zrobili taką sesję. 9, przepraszam, 9. Tutaj też będzie jedna uchwała o Centrum Usług Społecznych. Tak więc no tutaj prośba taka już, tak, dzień zwycięstwa. Dziękuję bardzo. W takim razie na tym tematy dzisiejsze wyczerpane. Dziękuję wszystkim państwu, radnym i gościom. Do widzenia.